Dobry wieczór, Małgorzata Domagalik, niech gadają. Dzisiaj sobie pogadam z Michałem Bajorem. Lubisz gadać w ogóle, Michał? Oczywiście, że tak. Lubię wywiady, z tobą wywiady. Przecież to nie nasz pierwszy wywiad. No, ale jak tak zacząłeś, to ja ci przypomnę, że kiedy robiłam swój pierwszy program, który nazywał się Męski Striptease, a wtedy ten tytuł był tytułem naprawdę szokującym, tak, bo pamiętam. Były trochę inne czasy, to odmówiły mi 3 osoby tak naprawdę. To był prezydent Wałęsa, który przekazał przez swojego asystenta, że jakby przyszedł do programu, który nosi tytuł Męski Striptease, to miałby pozamiatane. Aha. To był bardzo znany reżyser, którego żona nie zgodziła się na to, żeby przyszedł. A trzecią osobą, która mówiła, to był Michał Bajor. Ale numer. Boże, no. Przecież ja tyle wywiadów udzielam. Tak, ale więcej, Michał, napisałeś wtedy do mnie list. A to już fajnie. I to było fantastyczne. Napisałeś list, dlaczego nie... Że nie czułem się gotowy na jakieś takie jakieś drążenia mojego jestestwa wtedy. No bo tak się przypuszczam. No tak, bo tak, widzisz, tak. Bo ja znałem rodzaj tego wywiadu. Tak, ale, widziałem, ale... Że trzeba będzie trochę dokonać wiwisekcji. No, w cudzysłowie. Bez przesady. Raczej no, bardziej prowokujący był tytuł. Tytuł, tak. Pamiętam, że napisałem. Pamiętam. Napisałeś list i to był taki pierwszy raz, kiedy ktoś z moich gości w ten sposób się zachował, w taki super sposób. Ale wiesz, że listy bardzo pomagają, tak? Mimo że ich już nie ma. Bo? Tak, dlatego że nie zapomnę sytuacji z Neronem moim, gdzie tylu kolegów startowało do tej roli, wspaniałych zresztą, a ja napisałem list do Kawalerowicza i wysłałem mu fragment roli ze spektaklu Jana Englerta, który reżyserował to w telewizji, gdzie grałem Heliogabala, cesarza. I on na drugi dzień już dzwonił producent, że pan Kawalerowicz zaprasza na zdjęcia, a kolega... Bo to był Quo Vadis, tak? Quo Vadis, a kolega, który był drugim reżyserem, ja się bardzo przygotowałem. Bardzo się przygotowałem. Jeszcze mój świętej pamięci tato mnie był aktorem, tato mój lalkowym wprawdzie, ale bardzo mnie dużo uczył. I tato... pokazywał mi różne sztuczki aktorskie. Ja poszedłem i pokazywał tak zza kamery drugi reżyser. Będziesz to grał, będziesz to grał. To był list nie pierwszy. Naprawdę. Ja w ogóle lubię odpowiedzieć osobie zainteresowanej, a nie sekretariatowi. To trochę jesteśmy tutaj podobni, bo ja wolę rozmawiać z bohaterem programu niż z jego agentem. Też coś w tym jest, chociaż z sympatią darzę bardzo moich prowadzących mnie osób, prowadzące mnie osoby w różnych wytwórniach, w których byłem, ale z całą pewnością, jeśli dochodzi do jakichś szczególików, to fajniejsza jest rozmowa. I jednak, bo to na krótki most, prawda? Chociaż powiem tobie, tak? Że bywa też taka sytuacja, że taki agent, czy menedżer, czy project manager, czy dziewczyna, czy chłopak w wytwórni do tego zaangażowani dla danego artysty, czasami potrafią podratować daną sytuację. Znaczy, można na nich zwalić czasami. O. No nie czasami, tylko zawsze. Zawsze. No, usprawiedliwić się wytwórnią można. Słuchaj, no rozmawiasz z kimś, kto przez... kilkadziesiąt lat swojej pracy w mediach nigdy nie miał agenta i go nie potrzebuje, tak. bo właśnie uważam, że to jest taka rozmowa, to jest od razu... Panie Michale, proszę nie pisać listu, bo w tym programie się nic takiego nie zdarzy. Jak się będzie musiało zdarzyć, to trudno. Proszę następne pytanie. Michał, a powiedz, bo już tak wyprzedziłeś trochę tego Nerona z tym Quo Vadis. Ktoś nawet napisał, żebyś nie spalił studio. Powiedz mi, dlaczego akurat na tej postaci tak ci zależało, żeby zagrać tą rolę? Po pierwsze, nie grałem wtedy wiele lat w filmie, już na własne życzenie, bo to powiedziałem, że wolę śpiewać. Natomiast wydaje mi się, że wiedziałem, że to jest dla mnie. Po prostu najprostsza odpowiedź. Ja wiedziałem, że to jest dla mnie i że zamieszam. I że zamieszam. Zamieszam środowiskowo, zamieszam filmowo, zamieszam postaciowo, że pokażę po latach, że kamera mnie lubi wciąż i że to moje śpiewanie wcale nie odciągnęło mnie od możliwości grania. Uważam, że my jesteśmy prowincjonalni. Popatrz, Cher. Złota Palma, Oscar,
MTV, Grammy, wszystkie możliwe nagrody i nikt nie mówi o niej, aktorka, piosenkarka, reżyserka, mówią o niej Cher, Barbara Streisand, Liza Minnelli, mnóstwo wiel i facetów też przecież, którzy... Ale Gilbert Becot, Yves Montand, ale Charles Aznavour. No i pełno też Amerykanów, że jednakowoż u nas ciągle jest szufladka we wszystkim. Począwszy od polityki, skończywszy na artyście. A ciekawe, z czego to się bierze? To jest jakiś prowincjonalizm? O co to chodzi? Dla mnie to jest zaściankowość pewnego rodzaju. To jest pewnego rodzaju, nie wiem, boi się reżyser wspaniałych skądinąd filmów X, a pracowałem z nimi kilkunastoma, wspaniałymi, najlepszymi, mogę się pochwalić, że rzeczywiście wiele się nauczyłem dzięki nim. Ale nagle jak zacząłem śpiewać, to oni powiedzieli, a to niech se śpiewa. Szkoda, dlatego że po pierwsze, dalej umiałem grać i mógłbym grać, a po drugie, byłoby o wiele więcej widzów na sali. Jestem w tej chwili zgłośliwy. Ale mogłoby być, że dana produkcja miałaby o wiele więcej widzów. Tych, którzy przychodzą na moją piosenkę. Na twoją piosenkę. Wypełniam opery, filharmonie i domy kultury i teatry. Więc przyszłoby o wiele, wiele set tysięcy widzów. Słuchaj, a ty w takim sezonie, bo ty każdą płytę... Ośpiewuję mniej więcej dwa lata. Dwa lata. Tak. Ale w takim, to jest sezon powiedzmy od września do czerwca. Do maja. To ile ty grasz tych koncertów? Kiedyś grałem 20-22 koncerty miesięcznie. Z tym, że... Z przerwą zimową i z przerwą letnią. W tej chwili skupiliśmy się na 12-14 koncertach miesięcznie, też w takim cyklu 7-6. Strasznie dużo. Jest sporo, ale już się mniej nie da. I to jest tak, że jak wychodzisz na scenę, to myślisz sobie zanim wyjdziesz, to myślisz, o Jezu, znowu czy nie? Nie. Jak wstaję, to sobie myślę, że znowu, jak strasznie lubię sen, o jak ja lubię spać. Lubię. Bardzo późno czytam albo coś oglądam, późno wracam z koncertów, ale za to lubię spać rano. A słuchaj, a przy tym Neronie to była tam, ja wiem jaka była charakteryzacja, ale też byłeś tam rudy? Uciążliwa. Ja byłem rudy. No to en vogue teraz ten kolor jest bardzo modny, ale ja rudy jestem na życie, chociaż teraz patrzę tam. No teraz już nie, spłowiałeś trochę. Spłowiałem, tak, ale wiesz, że to słońce? Ktoś mi kiedyś dokuczał, że to pewnie jakaś farba. Nie. Nie ma farby, nie ma żadnych botoksów, nie ma nic. Jakby były, to bym sobie na przykład te chomiki zlikwidował, ale to się nie da, dlatego że to trzeba się tutaj za ucho założyć. Coś ja powiedziałem, nic nie będę zakładał za ucho. No ale jesteś szalenie witalny, więc to jakby nie ma znaczenia, że ten botoks to by cię, tak jak ty mówisz, zresztą, że telewizja, która już coraz mniej, tak powiem, się liczy w tym takiej popularności, że ona cię tak, na takim koturnie stanąłeś trochę. Może, ale ja nigdy na przykład nie ukrywałem, że miałem przeszczep włosów. A miałeś? Miałem. No, ale to, i to było lata no, ale temu, byłem jednym z pierwszych i pamiętam, że spotkałem Daniela. Ale co sobie, ale przepraszam. Tu mnie z dołu zdjęli, na górę nałożyli, dzięki temu mam z tyłu fajnie włosy. Natomiast ja pamiętam, jak spotkałem Daniela Lubryskiego, on powiedział, matko, genialne, że ty potrafisz o tym powiedzieć. Ja mówię, a co w tym złego? Daniel był zachwycony w sensie koleżeńskim. Mówi, no przecież tak się każdy krępuje. Ja mówię, to było lata temu, dzisiaj już się nikt nie krępuje, niczego. Natomiast wtedy rzeczywiście Daniel był taki zaskoczony in plus, że można o czymś powiedzieć. Ja mówię, no ale ludzie, przecież to nie zrobiłem nic złego. Ale wiesz, ta informacja się jakoś nie przebiła. No ja nie, bo ja, nie... o tym tak może nie klepałem. No tak, no... Teraz to się przebi. Teraz się przebije, no ale to dobrze. Może ktoś będzie chciał przyjść zobaczyć, jak się wygląda z przeszczepionymi. No, wyglądasz. Oni teraz robią to genialniej, na pewno, choć lekarz wtedy, który to robił, nie pamiętam nazwiska, ale fajny lekarz. I to jest tak potem już do końca życia? Do końca życia to mam, tak. On po prostu zdejmował kępki z dołu i je wszczepiwał tu. Teraz to już mają jakieś takie sposoby, że nie trzeba tak kaleczyć tego biednego ciała. Wiesz, przejdziemy do tego, bo ty masz taką cechę, to jest fantastyczne, że właściwie z tobą, na przykład jakby ktoś chciał, ja tego nie chcę, bo nie widzę powodu, ale jakiś zarzut na przykład ci postawić. No to pewnie mam pełne zarzuty. Ale nie, poczekaj, ty to świetnie oswajasz i właściwie no, ty mówisz, no okej, no nie lubi to nie lubi, lubi to lubi, prawda? Mm. Bo to jest takie naturalne podejście do życia, ale słuchaj, ciebie tak lubi, nie lubi, to już jest 50 lat. 50 lat od 73 roku. I wtedy, nomen omen, w Sopocie wygrała Maryla Rodowicz piosenką jaką? Małgośka. Oczywiście. Nie ma w życiu, no widzisz, nie ma w życiu przypadku. Ale to jest 50 lat. Nie jesteś zmęczony tym w ogóle, jak pomyślisz, jak przemnożymy to przez ilość tych koncertów. Koncertów, podróży, ale i prywatnych różnych sytuacji też, mniej przyjacielskich, różnych i wrogich. To wszystko naraz się w życiu wydarzyło. Aleksandra Śląska, wielka aktorka. Artystka, aktorka,
zawsze mówiła nam w bufecie młodym, pamiętajcie, że błysnąć jest bardzo łatwo, błyszczeć jest już o wiele trudniej, a być wciąż to też za cenę tego, że jest bardzo wielu wrogów. Chociaż ty używasz takiego cytatu z Kaliny Jędrusik, że myśmy już byli, tak? Tak, mi się to strasznie podoba. Dlatego, że w momencie, kiedy coś zaczyna mi kiełkować, że coś tutaj, ten młody czy ta młoda za dobrze im idzie, czy mnie tak szło, albo czy będzie im tak dobrze szło, to zamyślę chwilkę. Przypominam sobie tę Kalinę, która siedziała z panem Cholubkiem wspaniałym i rozmawiali. I ona coś się tak wkurzała na kogoś tam, nie wiem, z młodzieży, nie pamiętam już tej opowieści do końca, bo to mi opowiadała zresztą osoba, która była obok. I on tak wziął za rękę delikatnie, wziął: Kalinko, myśmy już byli. Mhm. Jest to jeden z moich najpiękniejszych cytatów, które stawiają mnie zawsze do pionu. Ale jaką trzeba mieć siłę, żeby tak powiedzieć i nie bać się, że ktoś powie, no to on już jest takim, wiesz, ale on jakąś ściereczką odkurzać. Ale on nie myślał pewnie o w ogóle o wieku, tylko myślał tylko, o tym, że myśmy to dostali już, to całe szaleństwo, które nastąpiło wokół nas, kiedy byliśmy bardzo młodzi, ono jest fajne, bo one właśnie jest należne młodości i tak powinno być. Tak samo jak życie młodych, którym w dzisiejszych czasach chce się pozabierać tyle sprawek i rzeczy i cudownych. I mój dziadek też do mnie mówił, a co ty widzisz w tych Beatlesach? Mm-hmm. A ja mówiłem: dziadku, to dzisiaj ktoś mówi, a co ty widzisz w tym X-ie czy Y-ku, czy na naszym rynku, czy innym. Dajmy młodym, niech oni się wyszaleją, szczególnie jeżeli to jest młodzież, która czegoś pragnie, która ma marzenia. Ale jest taki jeden rodzaj muzyki, który... generalnie, nie mówię o muzyce klasycznej teraz, ale która się nigdy nie starzeje i każdemu chodzi noga, myślę o rock'n'rollu. Tak. Że to jest po prostu jak to, czy masz 16, 60, no 100 też. Pewnie. To jest ten drive, prawda? Tak. No i muzyka popularna. Mhm. Muzyka popularna, którą możesz zanucić. No rock'n'rollowe też piosenki można, wielu wykonawców. Ale coś jest w muzyce popularnej, którą sobie każdy sam wybiera w miarę swoich... w miarę swoich zapotrzebowań literacko-muzycznych, że ona też istnieje dziesiątkami lat. To też jest fantastyczne. No i jest muzyka tak zwana... nie chcę jej nazywać, bo to wyjdzie na to, że ja... Tak, ja nie słucham niektórych gatunków muzyki. Nie jestem... Rapu na przykład. Nie, rap, wiem, że on jest jakiś, niesie, szczególnie dla młodych, bardzo ważne treści. Mm-hmm. Bo muzyki ja tam nie tak bardzo czuję. Jest taki, jest taki wspomagający. Wspomagający. Mm-hmm. Ale jest na przykład to osławione disco polo, które nie mam ochoty oceniać. Mogę go nie słuchać. Natomiast wiem, że mnóstwo ludzi go lubi. Mhm. Nie mam ochoty go reklamować, ale też i do disco polo pewnie nie przychodzi na moje koncerty. Publiczność disco polo. Mhm. Mają do tego prawo. Mhm. Absolutnie. Tolerancja, zresztą o tym z tą kiedyś rozmawiałem, nie tylko w religii, polityce, orientacjach i tak dalej, też powinna być w kulturze. Jeżeli mój sąsiad słucha disco polo, okej, tylko nie o 5 rano, proszę. I to nie ma coś, ja nie pogadam se z nim na korytarzu, potem mogę. Ale proszę też o to samo w drugą stronę. Tak, ale wydaje mi się, że raczej to środowisko artystów jest takie wykluczone, znaczy wyklucza jakby istnieje. To jest bardzo znaczy często odpycha disco polo, a może to jest takie polskie country, ja już nie wiem. Ale w jakichś tam momentach na pewno. I też uderza w jakieś struny emocjonalne, prawda? Nie zamierzam tego absolutnie gloryfikować czy oceniać, jak mówię, ale tak jak sobie sądzę, gdybyśmy potrafili, kochani państwo, we wszystkich tych, co wymieniłem, sprawach zachowywać tolerancję, która się tak strasznie wyświechtała, to słowo się wyświechtało. Och, jakby nam było lżej. Och, jakby nam było lżej. Dziękuję, dzień dobry, do widzenia. Proszę. To są wszystko, proszę, to są wytrychy, ale genialne, jak one, a my ciągle mamy od razu... Sekundę jesteśmy. No ale wiesz, twoja pierwsza rola, teraz mi się to byłeś wilkiem w czerwonym kapturze. No byłem, no ale... A co robił wilk? No wilk straszny. Babciu, a kto ma takie duże uszy, tak? Babciu, czemu masz takie długie uszy, tak? Ale to była bajka. Pamiętam, że dzieci się mnie bały, ale potem mój tato jako kierownik grupy rozdawał krówki, czekoladki. A na ile ty się lat czujesz? Ile tam chłopak w środku ma? Myślę, że... nie wierzę w to, że mam 66 lat. Mhm. Natomiast czy chciałbym się, żeby się to cofnęło? To takie gawanie wróżka, prawda, że wróżka by była. Nie. Mhm. Nie. Chciałbym, żeby się zatrzymało. To tak, to bym chciał. Mhm. I chciałbym, żeby potem nie bolało.
chciałbym bardzo, żeby to tak sobie uleciało, jak naturalnie ulecieć musi, bądź jak będę chciał. No, ale już nie chcę tak o tym mówić, choć pewnie o tym podczytywałaś, bo ktoś kiedyś podchwycił. Tak, tak, wiesz, ja myślę, że ty sam sobą wiele rzeczy przegadałeś i początek, i koniec, i środek, prawda, bo na tym też polega dojrzałość, zwłaszcza jak się chce dobrze interpretować takie teksty, które ty, nawet chciałam powiedzieć śpiewać, ale nie śpiewasz, kreujesz, bo to są wszystko kreacje. Z całą pewnością jestem obserwatorem. Z całą pewnością niełatwo mnie nie dostrzec pewnych spraw, które często ludziom umykają przez to, że są bardziej zajęci, mają inne sprawy, zajmują się rodziną i tak dalej, i tak dalej. Ja lubię obserwować, lubię oglądać. Ciekawi mnie świat od kosmosu, począwszy przez niestety politykę też, po różne aspekty życia. Rzeczywiście dziwne to jest, bo jestem spod znaku bliźniąt. I de facto jestem leniem od małego chłopaka, a potem nagle w pewnym momencie stałem się pracusiem. Możliwe, że to też jest z tego powodu, że dość łatwo przychodziło mi pewne rzeczy, że ktoś musiał zakuwać, a ja bardzo szybko uczyłem się na pamięć. Ale z matematyki i fizyki doczekałbym emerytury, gdyby profesorowie nie uznali. Nie, że ci naprawdę, jakoś tam szepchnął, tak? Pojechali mnie, bo mówili do mojej mamy nauczycielki cudownej i mówili: pani Marylu, no on sobie wmówił, że nie będzie umiał matematyki, fizyki, ale on za to ma dobre oceny z historii, z polskiego. Czyli on jest humanistą. No dlaczego mamy go cisnąć? No wiesz, u ciebie to w ogóle, bo jakby wracając do twoich takich, czy zatrzymując się przy twoich młodych latach, to taka linia demarkacyjna u ciebie w pokoju, gdzie po jednej stronie mówisz, że nad łóżkiem brata wisiały plakaty piłkarzy. Piłkarzy właśnie, tak. No właśnie, a u ciebie... Piosenkarek i piosenkarzy. No i patrzyliście na siebie jak... No... Piotrek był milczkiem. Natomiast ja byłem gaduła i ja byłem ekstrawertyczny, Piotrek był introwertyczny. I jak wrzuciłem w niego papciem, no to Piotrek podnosił ten papeć i wyrzucał go przez okno. Ja leciałem do mamy i krzyczałem, że Piotrek wyrzucił papcia przez okno. A odwrotnie? A mama mówiła: a co zrobiłeś, że wyrzucił papcia przez okno? Ja mówię, rzuciłem w niego tym papciem. A mama mówiła: to idź podnieś. To schodzisz na dół. A on rzucał w ciebie papcie? A skąd? On podchodził i gryzł mnie w rękę na przykład. Czyli tak bardziej sportowo. Ale chłopaki się... Ale on skończył też szkołę teatralną. On skończył szkołę teatralną, miał być w plastycznej, skończył teatralną, ale brat mój, kiedy byliśmy w tym jednym pokoju, rzeczywiście myśmy do szkoły teatralnej prawie się nie znali, mimo że byliśmy w jednym pokoju. Tak mieliśmy różne zainteresowania. I dopiero połączył nas film Filipa Bajona, Limuzyna Daimler-Benz. Piotrek i ja dostałyśmy role główne u tego Filipa wśród plejady gwiazd Maji Komorowskiej-Omnickiego i wielu innych. To było niesamowite. Pan Cholubek, Czyżewska, Ela i Przoniak. O jest, jakież tam były nazwiska, jakież tam były postaci. No i Bajon. Także myśmy się dopiero wtedy poznali. Piotrek pijanego niósł mnie do windy. Też taka historia filmowa mogłaby być, prawda? On właśnie z planu filmowego niósł mnie pijanego na plecach. Zobaczył pierwszy raz, że można się upić, to byłem ja. No była młodość, no. Była młodość, była jakaś biba, jakieś setne zdjęcie, czy tam setny dzień, czy tam 30 dzień zdjęciowy. I pamiętam, że ja się bardziej słabo po tym alkoholu poczułem i brat mnie... A jaka jest różnica między wami? Nieduża, niecałe 3 lata. On jest młodszy? Lata. Młodszy jest Piotr, tak, niecałe 3 lata. No a teraz mamy cudowną historię, bo kontynuacja jest Bogu miła. Już to mogę powiedzieć, bo już oficjalnie jest to... Ona jest po drugim roku Akademii Teatralnej Wydziału Wokalno-Aktorskiego i po drugim roku skrzypiec na ogólniku w Akademii Muzycznej. I ona zagrała u pani Szumowskiej Englerta. Zagrała młodą Jasię Kulik, czyli postać Anny Kulik, która gra główną rolę, ona zagrała i tego. I jadą aktorzy we wrześniu nawet do Wenecji, jest film skierowany do konkursu. I to jest twoja bratanica, tak? To jest moja bratanica. Ja się tak bardzo cieszę, bo sobie wszystko sama też powymyślała, poszła na zdjęcia próbne, tak jak i zdała do szkoły teatralnej też sama. Także a ty, Michał, wierzysz w to, że jest coś takiego DNA, że takie geny artystowskie w rodzinie, że to jest... Jak inaczej? Ja wiedziałem, że nie będę lekarzem, a nie matematykiem. Skoro tato aktorem, mama bardzo muzykalniona, mamy siostry, jedna pianistka, druga malowała. No i ten brat, ja raczej... Może Piotr mógł być plastykiem, na pewno, bo fajnie maluje.
ale z całą pewnością są geny. I ta Bogunia, która ma i po dziadku, i po rodzicach, bo Ewa, żona Piotra, też aktorka, Ewa Domańska w Teatrze Polskim. Także to nie da rady. Owszem, niech gra na skrzypcach i będzie wspaniałą skrzypaczką, ale ona będzie aktorką. Już jest aktorką. Ale wiesz, bo tutaj, żeby ten wątek taki piłkarski zakończyć, to był wspaniały, bo tu widzisz, co się działo, tych prawda? Tych moich zdjęć na górze. A pamiętasz, jakbyś zobaczył te zdjęcia na górze, to po lewej, to co będzie? Pamiętasz, co to... Po lewej to jest mój obrazek ze spektaklu jakiegoś w Ateneum. Dla mnie. A tamte, następne to już są koncerty. Koncertowe. Tak. Ale wiesz, żeby ten wątek piłkarski był taki, nie wiem czy wiesz, ale taki wspaniały ofensywny napastnik, nazywał się Eric Cantona. Jest Francuz, ale on jest też świetnym aktorem. On został aktorem. Czyli ty jesteś aktorem i stałeś się artystą, bo nie mogę powiedzieć o tobie, że piosenkarzem, stałeś się artystą... Michałem Bajorem, ja tak mówię. Michałem... Pozwalam sobie. Pozwalam sobie na to. Uważam, że tak być powinno, że po tylu latach, kiedy ja i śpiewam, i gram, i tańczę, i gram na instrumencie, i filmy, i to A na jakim mogę... instrumencie grasz? Na fortepianie. Można sobie pozwolić na to, żeby to był znak wywoławczy na tak... I na nie. Ale chciałem tobie powiedzieć, skoro sport, mój tato zaczynał, zanim został aktorem, karierę swoją młodzieńczą jako piłkarz Odry opolskiej. Lata temu, kiedy ona jeszcze raczkowała. A wiesz, na jakiej pozycji? Że... Nie, niestety. Pewnie go pytałem. Piotrek by na pewno wiedział, mój brat, ale nie pytałem taty. Ale i oboje z mamą byli bardzo wysportowani. Ja już gorzej. Znaczy nie powiem, że jestem niewysportowany, ale jestem w tych sprawach bardziej leniwy. Raczej bardziej rower stacjonarny w domu, raczej ćwiczenia, typu jakieś tam odważniki, jakieś coś, ale tak, żebym biegał, baseny, to już bardziej mi... Czy brakuje czasu? Nie, brakuje werwy. Niedawno przed tobą był tutaj u nas Piotrek Rubik. I na tą jego twórczość, bo ty też przecież... Bardzo byliśmy zawodowo związani. Jedna z tych piosenek, to jest Chciałbym, tak? Tak. To jeden z hitów był, tak? Tak. To on jest jego, to co on robi jest określane katolickim popem. U ciebie ale z kolei... Ale przecież ja mnóstwo piosenek zaśpiewałem Piotrka, chyba z 40 nie katolickich. A u ciebie literacki, no ale u ciebie, a u niego, że on tworzy, tak, katolicki pop, a ty literacki, pop, tak? A właściwie powiedz mi, o czym ty śpiewasz? Jakby tak en bloc, to ktoś cię nie zna, no tak, ale to co, o czym ty tak... Takie piękne słowo chanson, prawda? Jak mnie pytają czasami za granicą. Chanson d'amour. Chanson d'amour. Pytają mnie czasami ludzie za granicą, nie wiedząc, co to jest za piosenka, jak nie wiem, czy płytę dostają, czy tam pytają, czy widzą w internecie. I ja mówię, że to jest tak jak chanson we Francji, Edith Piaf i tak dalej. O czym to można powiedzieć? Kurczę. Bo piosenka sama jako literacka to jakoś bardziej u nas się utarła, chyba. Natomiast to, co ja uprawiam, tę piosenkę, ona jest wszechstronna w sumie. To nie jest tylko piosenka literacka. Przecież śpiewam mnóstwo pogodnych w tej chwili rzeczy już od wielu, wielu lat. Ja się w ogóle wypogodziłem. Ja sądzę, że miałem więcej przeciwników wtedy, kiedy miałem zalizane włosy do tyłu. To było do 2000 roku jeszcze. I taki wyglądałem właśnie jak z tych filmów takich o Niemcach. Śpiewałem to straszne, też, ale to też dzisiaj na czasie. No takie nacapiżone. I taki nacapiżony byłem. Głos mi się trząsł. A tak, teraz głos mi się już o wiele mniej trzęsie, bo brałem lekcję, żebym się nie trząsł. Vibrato, tak? Vibrato. Mam zupełnie inną fryzurę, śpiewam mnóstwo piosenek pogodnych, prowadzę konferencjerkę, byłaś na moich koncertach, nie jest tylko, że piosenka za piosenką. Byłam i tutaj bez ściemniania, ale twoje koncerty są, to jest, nie tylko jest to fascynujące, że ty na scenie, ale twoja widownia, bo to jest szczelnie zapełniona widownia ludźmi, którzy... Chłoną i reagują tak emocjonalnie i... Właśnie dlaczego zapytałam, o czym ty śpiewasz, bo dzisiaj sobie takie poczytałam komentarze i ktoś 9 dni temu pod jakimś twoim zdjęciem napisał, że ty wyrywasz serce z zawiasów. Jak ciebie słucha, to są... I to, że jest młody, że ma 32 lata, no to chyba młody, nie? No to bardzo jestem dumny, jeżeli takie mogę usłyszeć. Tak, że wyrywasz zdanie serce... z kogoś, kto jest młodszy ode mnie o połowę. Natomiast... myślę, że to też jest bardzo duża zasługa jednak materiału, który dostaję. Że od początku, jak zacząłem śpiewać od tego wspaniałego Młynarskiego, Kofty,
Kołakowskiego i tych kompozytorów, Korcza, Rubika, Borkowskiego, Stokłosy i paru innych wspaniałych, że oni jednak bardzo mocno osadzili mnie w tym, co ja robię. A ty nie uważasz, że Młynarski to jest na tym poziomie Wisława Szymborska, że to jest facet, który za te teksty to powinien dostać? Że to jest wielka literatura i dramat, i komedia, wszystko. Wszystko. Prawda? Ale też taki znak czasów, że trochę już być może wielu młodym ludziom trzeba by powiedzieć, kim jest Młynarski. No, ale wiesz, za chwilę sztuczna inteligencja będzie... Wojciechem Młynarskim? Tak, będzie niestety, to bardzo mówię to z ubolewaniem. Sztuczna inteligencja będzie pisała piosenki, może już pisze nawet. I tak ktoś będzie śpiewała jak ty? Może nie będzie tak śpiewała, ale będzie próbowała. No, ale jak vibrato zgubiłeś, a może z vibrato byłoby łatwiej? Ale tak troszkę go zostawiłem wtedy, kiedy ja chcę. Natomiast myślę, że to będzie tak jak z internetem. W wielu, wielu momentach naszego życia jest pewnego rodzaju technologicznym i życiowym błogosławieństwem, tak to nazwijmy w cudzysłowie, a wielu jest przekleństwem. To będzie też z sztuczną inteligencją, przynajmniej na początku, póki ktoś jej nie okieł. Na dzisiejsze przecież te awantury w Hollywood, bardzo słuszne zresztą, nie chcą aktorzy i nie chcą scenarzyści być jakimiś kopiowanymi, klonowanymi twórcami. Ja jestem przerażony, jak sobie pomyślę, że Marilyn Monroe będzie na Golasa jeździła na róże, bo sobie jakiś producent wymyśli, no tak, tańczyła na róże, na pół goła, bo ktoś wymyśli, że można taki film zrobić, dodatkowo ona już nie ma spadkobierców. Zwłaszcza, że akurat nikt jej nie obroni. W przypadku Marilyn Monroe to właśnie to, jak nie była goła, tylko była ubrana i wyobraźnia pracowała, to bardziej właśnie działało. A powiedz, czy ty, bo kiedy Sinatra śpiewał My Way, prawda? Ale śpiewał to już, kiedy był bardzo, bardzo dorosłym, starszym panem, to jakby jeszcze było takie turbo doładowanie z tą prawdą życiową większą. Czy ty, gdybyś wziął jeden utwór, jakiś twój ulubiony, no nie wiem, Ogrzej mnie, czy tam Nie opuszczaj mnie, no to 20 lat temu inaczej to interpretowałeś, a dzisiaj interpretujesz to inaczej, czy dodajesz coś do tego? Dodaję wiek, na pewno. Znaczy wiek w sensie doświadczenia tak? Dodaję doświadczenie. I dodaje zrozumienie tego, co... Bez bicia mówiłem już w paru ostatnio wywiadach, że część piosenek, które udaje mi się czasami powtórzyć po latach na płycie, okazuje się, że ja nie do końca je wtedy rozumiałem. Mhm. No to oni mi dawali piosenki trudne. Było, że Bayer to zaśpiewa. No dobrze, no to śpiewał. I ludzie myśleli na sali, że ja to wszystko... A ja tego wcale tak do końca nie rozumiałem, co ja śpiewam. No trudno, żeby 20-paroletni chłopak, który przeżył tyle, co przeżył na swoje lata, aż tak był, dedukował to wszystko i potrafił wyśpiewać. I na pewno jest mi, śpiewając teraz, łatwiej to wszystko pokazać, co mi siedzi w duszy i co, tak jak mówiłem, jako obserwator, zobaczyłem w swoim życiu, czy może nie doświadczyłem, ale zobaczyłem. Ale wiesz, mam wrażenie, że te niektóre piosenki, jak śpiewam, to się wtedy czuję właśnie 23 lat młodziej. Młodszy. A nie masz takiego, że jak już to wszystko zaśpiewasz z tą wiedzą o życiu, którą masz, to myślisz, ech, ty życie, to jednak jest wszystko. Za dużo chyba oglądam filmów i czytam o życiach ludzi, żeby nie móc sobie powiedzieć, kiedy mi jest gorzej, pamiętaj, że innym bywa gorzej i że może być gorzej. Ciesz się tym, co masz. Ty użyłeś takiego, powiedziałeś przed chwilą, Michał Bajor, prawda? Taki stempelek, brand. Wiadomo, tak to wiadomo. To ci się udało, to, biorę w cudzysłów. Znak. Słuchaj, biorę w cudzysłów. Cudzysłów, oczywiście. Ale to ci się udało w Anno Domini 2023, kiedy świat jest naprawdę niesprzyjający, bo ty co prawda mówisz, że Polacy kochają muzyków i ludzie kochają muzyków, ale począwszy od, czy też skończywszy na sztucznej inteligencji, ale na social mediach, na powierzchowności, na takim niewgłębianiu, że się nie wstydzisz, że czegoś nie wiesz, bo jak było coś 10 lat temu, to nawet nie wiesz, to znaczy, że masz nie wiedzieć i tak dalej, i tak dalej. A ty jesteś, co więcej, mówisz, że artystą się jest wtedy, kiedy ma się swoją wierną publiczność. Ale do ciebie przychodzą też młodzi ludzie. Ale absolutnie. Od zawsze, kiedy byłem młody, przychodzili młodzi moi. Potem przychodzili młodzi tamci moi ze swoimi dziećmi. A teraz przychodzą młodzi wtedy moi ze swoimi dziećmi, ich dziećmi. Ja mam w tej chwili na sali 3 pokolenia. To jest fantastyczne. Na pewno kilka dekad. Natomiast pokoleniowo na pewno 2 na pewno pokolenia. Ale fajnie, bo ja wiem, że nie ma osób przypadkowych.
są osoby, które przychodzą pierwszy raz, zapędzone przez kogoś w cudzysłowie na koncert. O Jezu, na Bajora idę. O Jezu, albo mąż do, albo przychodzi mąż żona, mówi, Boże, jak ja pana nie znosiłem, ale wie pan co? Przyjdę drugi raz. To jest dopiero sukces. Jeszcze kiedyś byłam na twoim recitalu z obcokrajowcem. Wiem, pamiętam. Tak. Tak. I to też z wrażego kraju. Tak. Który nie znał ani słowa po polsku. I po chyba trzeciej twojej piosence, tak popatrzył na mnie z takim zaskoczeniem i powiedział, to jest wielki artysta. No jak miło. Czyli tą energię, tą kreację, widzisz, ona gdzieś tam zgubiła potrzebę. No chociaż kiedyś śpiewałeś, nie opuszczaj mnie, no to jakby... I tak każdy znał, każdy interesował. Ale cudzoziemcy, którzy przychodzili na koncerty z siłą rzeczy z tubylcami za granicą, często mówili, bardzo byśmy chcieli posłuchać tego w naszym języku, ale czujemy bardzo wiele emocji, które z tego płynie. Które I my też, też tak mamy, którzy nie znamy wszystkich języków. Ale ty się oparłeś jednak, bo media mogły ci na... Te media, które są w tej chwili z tą powierzchownością taką i z tą klikalnością... One mnie trochę opuściły. Świetnie, ale ci nie zaszkodziły. Nie kazały mi pójść sobie tam gdzieś. Ty mówisz, hejt mam ale w nosie. Taki umiarkowany. Ale jak jest, to tak, natomiast okay. mam czasami... Znaczy pretensje też duże słowo, nie będę sprawiał przyjemności. Mam czasem, jestem czasami zdziwiony w stosunku do dziennikarzy muzycznych, że zauważają tylko w sumie czasami często nowe... Albo zauważają często tylko to, co jest jakby takie bardziej, jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć przerost formy nad treścią, bo to też byłaby nieprawda bez mnóstwa fantastycznych artystów, ale nie ma też u nas kultywowania i pieszczenia tych, którzy te kultury zbudowali. To, co podziwiam często na świecie, czy we Francji, czy w Ameryce, tam cały czas, no już nawet te osławione Oscary, ten honorowy Oscar, którego dostaje osoba, która okazuje się, że wszyscy ją znają. Te kanały, które pokazują stare filmy, nie ma czegoś podobnego u nas. Pewnie nie ma w wielu krajach, ale tego mi jest najbardziej żal, że... Nie zgodziłabym się z tobą nawet w mediach, w cywilizowanych krajach, także ościennych. Jednak dziennikarz, który przeskakuje jakąś granicę wieku, powyżej 50 lat i tak dalej, jest dopiero ceniony i dopiero nie wszyscy chcą słuchać. Nie u nas. Wychodzi płyta, powiedzmy sobie, moja kolejna i o niej nie ma jednego słowa, poza oczywiście tym, co, tak jak mówisz, agencja, wytwórnia sobie wywalczyła przez swoją już porozumienie z różnymi periodykami i tak dalej. Natomiast nie ma czegoś takiego, co było kiedyś, że były recenzje. Jest jakaś recenzja, powiedzmy, kogoś, kto jest bardzo, bardzo na topie, no i wiadomo, że ona dobrze, że jest, sam taką też napisał chętnie, będąc na koncercie, ale mnie czegoś brakuje i nie powinno, bo zabrzmi może się żalę, nie, ale brakuje mi tego tego pomyślenia czasami, że są też ci, którzy budowali tę kulturę i o nich powinno się pamiętać. No bo bez tego nie ma, no nie ma nic dalej. Nie ma nic dalej, dlatego że cudowni młodzi, życzę im, żeby byli Marlon Rodowicz, Edytą Geppert, czy Ewą Demarczyk. Czy Korą. Czy Korą na przykład, o, oczywiście. To nie takie łatwe będzie, moje kochane dziewczyny i chłopaki. Bo nawet jak chce się być do czegoś na kontrze, to trzeba wiedzieć do czego, prawda? Cher miała wielki koncert w Ameryce i wyszła i powiedziała, pozdrawiam was wszystkie moje, to niedawno, pozdrawiam was wszystkie moje koleżanki. Hej Britney, czekam aż będziesz w tym miejscu za tyle lat. To było złośliwe, ale coś w tym jest. Szanujmy wszystkie pokoleniowo siebie, wszyscy pokoleniowo siebie nawzajem. Ale ty mówisz, Michał, że ty dla ciebie taką... zwrotną i to, co ci daje największą satysfakcję, bo mówię o tych recenzjach, czy ci tego brakuje, bo mówisz, że dla ciebie naprawdę radość to jest, jak słyszysz te brawa. Tak, ale płyta ostatnia, którą podarowałem tobie. Tak, tak, ja tu ją od razu wyciągnę, ale nie spotykamy się, powiedz, nie, proszę, że nie spotykamy się proszę z tego państwa, powodu. Proszę państwa, przede wszystkim widać, że wynika to teraz z naszego kontekstu rozmowy. Ta płyta, no a ja, gdzie mam wspaniałych gości, Renesantor i Kaję, cudowne artystki, ta płyta jest opatrzona moimi 5 utworami. Pierwszy raz w życiu napisałem 3 teksty. Czy ktokolwiek, poza osobami, które zostały sprowokowane do takiej rozmowy, napisał o tym? Nikt prawie. Nikt. Mam o to żarta za dużo słowo. Może nie zauważył. Jakim cudem?
Jakim cudem? To znaczy, że jestem gdzieś sobie po prostu... Był kiedyś, trząsł mu się głos, zrobił dużą karierę, miałem tego, rozumiesz, ale teraz nagle facet, dla którego pisali najlepsi w tym kraju, który wydał 25 płyt. To nie jest hetka pętelka jak na tego typu rodzaju piosenkę, który wypełnia naprawdę ogromne, no może nie stadiony, bo to jest dane młodym i bardzo dobrze, inne są czasy. Natomiast jeżeli wypełnia tak ogromne sale, jest tak nim wciąż zainteresowanie i nie można go nazwać niszowym, nagle próbuje napisać 3 teksty i ludzie mówią, proszę pisać dalej. I to jest kompletnie niezauważone. Ja nie skarżę się, tylko jestem zdziwiony. Zaskoczony. Nawet bym wolał, żeby ktoś powiedział, o już zostaw tego Młynarskiego, że ci pisał, a tam jednak sobie śpiewaj innych piosenek. Właśnie, bo dobrze, że to powiedziałeś, Młynarski pisał dla ciebie. Dla mnie, tak. To jest wielkie wyróżnienie. Wyłuskiwał z francuszczyzny, czy z angliszczyzny, i on nie, czy z włoszczyzny, i mówił, to będzie dla ciebie. Ale też potrafił powiedzieć, co? W żadnym wypadku nie zaśpiewasz tej piosenki. Co to było? Marie Lafore. Ale śpiewasz w to. W życiu. Nie. Nie śpiewasz tego? Nie, no może tak się wydaje, że ja to śpiewam, bo ja chciałem to śpiewać. Natomiast on powiedział, w życiu tego ci nie przetłumaczę. To jest nie dla ciebie. No, on miał czuja. On wiedział, że mogą być pewne piosenki, które w moim wykonaniu mogą stać się manieryczne. To nie o to chodzi, że on mnie nagle zmuszał do tego, żebym ja był menem, bo to też bez sensu, bo to po co. Natomiast bądź wrażliwcem, mówił, bądź tym Michałem Bajorem, bądź tym, co mu się... Wyrywaj czasem. Serce z Wyrywaj nawiasu, serce, tak? Ale tu nie udawaj tutaj, że jęczysz tam. Że to było fajne w sumie u Młynarskiego. On bardzo był prosto linijny, jednocześnie w tym... No, mistrz. Mistrz. Bo Jonasz był bardziej taki wprost. Jonasz bardziej kofta był taki, że w głowę potrafił dać, ale wiadomo było, że też nie po to, żeby zabolało, tylko żebyś cię otrząsnął. Natomiast Wojciech był taki finezyjny w tej swojej mówieniu prawdy, ale czasami bardzo, bardzo mocny. To no, taki drugi tato. Mój. Dla ciebie, tak? Dla mnie drugi tato, tak. Tak, to był taki drugi tato. Opieprzał, jak trzeba było? Absolutnie. A jak pochwalił? Bardzo rzadko. Ale jak już? O, jak się to pamięta. O, jak to się pamięta wtedy. Jak przyszedłem do niego z konferansjerką. Ja powiedziałem, że robisz te piosenki, przetłumaczyłeś mi je wszystkie. To on mi, ty se sam napisz tę konferansjerkę i mi przynieś. I tak siedział i czytał. Czytał, chyba to trwało z pół godziny, to było z 10 stron. Po czym zamknął, mówi tak, nie napisałbym lepiej. I to jest wszystko. A ja to pamiętam do dzisiaj. I to daje to paliwo, och, jakiego prawda? Kopa. Nie. Taki byłem dumny, jak frunąłem. Ale umiałeś się w tym wszystkim, bo ty masz też taki do siebie trochę dystans, prawda? Potrafisz być autoironiczny. Mogę być, tak. Umiem. Powtarzasz takie anegdoty, a mało kto to potrafi. I to pewnie też jest bolesne dla wielu ludzi, którzy byli bardzo popularni, ale dla tego pokolenia już na przykład nie są, tak? I że ty przychodzisz i ktoś nie wie i musisz w aptece na przykład powtórzyć 2 razy głośniej swoje nie nazwisko. Nie mam z tym problemu. Nie masz z tym problemu. To jest świetne. A wiem, że mają problemy. Koleżanki, koledzy, niektórzy. Żadnego problemu z tym nie mam. Żadnego. Wprost przeciwnie. W ogóle nie pytany mówię bardzo wyraźnie swoje imię i nazwisko. Czasami narażając się na zdziwienie osoby, która patrzy na mnie, jak to pan sądzi, że ja nie wiem, kim pan jest. A ja mu robię to absolutnie celowo. Pewnie po to, żeby uniknąć, że mnie nie poznała, gdyby tak było. Ale też i uważam, że należę do wszystkich osób, które stoją w kolejce, a nie jestem sam. Co z tego? I nie masz tego, no jak to? Ja jestem ten Bajor, ten z Nerona, ten... Nie. Jest mi miło, jak ktoś mówi, albo na przykład, kiedy były maseczki, okulary i tak dalej, czapeczki się nosiło. Po głosie. Mówiłem dzień dobry, jakaś pani się odwraca, może pan się nie wiadomo jak przebrać. Czyli wtedy dostaje się takie komplementy, które znaczą więcej niż jak ktoś cię nie pozna tam. Nie mam z tym żadnego kłopotu. Żadnego i nie będę na szczęście nigdy miał. Ale to właśnie, jak się nie ma takich pretensji do świata i takich oczekiwań, które wynikają z natury rzeczy, no to chyba jest w ogóle łatwiej żyć, prawda? Jest.
Jest. Choć, tak jak mówię, czasami chciałoby się być bardziej zauważonym, jak się zrobi coś nowego. No potem publiczność mi to odwraca z nawiązką, przechodząc na koncerty, kupując płyty, pisząc na mediach instagramowych i fanpage'owych. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że to jedno, czego mi brak, kiedy jest na nowe zupełnie, żeby zostało zauważone przez kogoś samego, a nie, że wytwórnia to podpowiedziała. Mhm. Ale to już jest. A z drugiej strony ktoś mi kiedyś powiedział niedawno: Michał, wychodzi kilkadziesiąt płyt miesięcznie. Jest kilkudziesięciu piosenkarzy, aktorek, aktorów serialowych, filmowych, którzy się rodzą rocznie w naszym kraju też. Przebicie się, jakie jest ogromne dla nich, trudne. No i w związku z tym cieszę się, że mając tyle już lat za sobą, mimo wszystko jest. Ale ty trzymasz rękę na pulsie, prawda? Trzymam. Jakiś taki swoich teraz, znaczy nie wiem, czy ulubieńców, ale że młodych ludzi, którzy... No mam, bo to co ktoś zacznie krzyczeć. Ja bardzo lubię na przykład Sanach. Mhm. Nie, że krzyczeć na mnie, bo w Sanach... Ale zapełnia podobno Stadion Narodowy. To jest niewiarygodne. Ale ja lubię w ogóle to, że ona sobie coś takiego wymyśliła i mi się spodobało to, że publiczność, że publiczność w naszym kraju to polubiła. Mhm. Nie tylko dziewczynki, które kochają Barbie, ale właśnie, że polubiły ją dziewczynki i chłopcy, uznając to za... I ona, idąc za tym, nagle sobie nagrała te piosenki poetyckie, w tym Szymborską. To jest też coś niesamowitego. Mhm. Przecież mogłaby śpiewać tylko Fici Mici, a nieprawda. Ona szuka. No, że nie wspomnę o Podsiadło, ale to już jest pan. To już jest pan, to już nie jest dwudziestolatek, to już jest facet, który wie, czego chce. Producent, za chwileczkę będzie może robił Ale filmy. Artysta. Ale artysta przez ogromny. Brand już. Przypuszczam, nie chcąc, broń Boże, innych kolegów czy koleżanek obniżać, w sensie, jak długo będzie ich życie trwało zawodowe, że jego będzie trwało na pewno do końca. Do końca jego dni, ponieważ on jest szalenie pomysłowy i bardzo kreacyjny. I wierny sobie, prawda? I wierny sobie, i odważny, i prawdomówny. I to jest rzeczywiście, no to się zdarza raz na... Ja bym powiedziała niesprzedajny. Niesprzedajny, tak. Jest to ktoś. Mhm. Ale jest takich paru artystów i artystek. Jest Zaleski. Jest. Z takim własnym charakterem. Mówię o tej pisma, oczywiście, prawda? Tak zwanej młodzieży, no bo tak trzeba to nazwać. No bezprzecznie nasza cała średnica, która jest wciąż w świetnej formie i genialnie się spisuje, a nawet czasami kogoś parodiuje, wywołując skandal w Polsce. To jest tak zabawne dla mnie. Wielkie takie sytuacje. No, mówię o Nosowskiej oczywiście, cudnej. A ja z kolei życzę, bo teraz mi taka się przypomniała historia prawdziwa, no anegdotyczna trochę, żeby mieli takich wiernych fanów. A przypominam sobie taką sytuację, że wracałam po jakimś chyba twoim koncercie z kimś do domu taksówką i zaczęłam rozmawiać z tym kimś o tym koncercie. I to wszystko żeśmy w tej rozmowie przerobili, po czym, teraz już nie pamiętam, czy to ty zadzwoniłeś i powiedziałeś, czy ten ktoś, ten kierowca odwrócił się. Nie, to był pan. Ale ja tego nie wiedziałam. Pan z nami współpracował. Ale ja tego nie wiedziałam. Mam innego już pana, ale ja wtedy... I ten pan się odwrócił i powiedział: to cudownie, że państwo tak mówicie o bajorze, bo ja właśnie... A teraz wyobrażasz sobie, jakbyśmy coś innego mówili, to co by tu się... To byś nie przyszedł. Do ciebie na wywiad, tak? No tak, chyba byś nie... To strasznie zabawne. Strasznie zabawne. Ale ja pamiętam. Czyli mów prawdę. Po prostu prawdę. Można to, też czujesz, tak. No ale albo wasz słowa. Albo na przykład... Tak, wasz słowa, bo ja nie zapomnę, jak taka krótka anegdota, jak pojechali znajomi znajomych do RPA i na plantację mieli z dworca w RPA jechać dalej taką ciuchcią drewnianą. Drewnianą ciuchcią. Ty znasz to może? Bo to gdzieś krążyło. Ktoś z naszej... Nie, tak jak nie słyszałam o włosach, tego też nie. I ten, i nagle otworzyły się drzwi i stanęła w nich potężna, jak z filmu Przeminęło z wiatrem, czarnoskóra pani, ubrana w takie czepek, miała koszyk, ewidentnie wracała z jakiegoś targu, miała ser, jajka. I ta żona do tego męża na szczęście tylko tyle powiedziała: jak to babsko tu usiądzie. A nie powiedziała nic więcej, ale powiedziała wiemy, po polsku? Że... polsku? Po polsku. A ona na to, wchodząc, siądzie. Okazało się, że to jest gosposia tych przyjaciół, do których kali na plantację. No, jak to trzeba uważać, bo przecież mogła powiedzieć o wiele bardziej
bo wiele, wiemy co. Kontynuować. I wiemy co, tak, tak, tak. Mhm. Także to jest niesamowite, jak to trzeba czasami uważać. Kierowca jechał pod Tatrem Warszawskim jednym i to wtedy myśmy bardzo z Agnieszką Fatygą byli mocni po wrocławskim festiwalu w Wrocławiu. Kto pamięta Agnieszka, a ja się z nią bardzo kumplowałam. Proszę, bardzo. Moja ukochana koleżanka z roku. Wielka artystka. Wielka artystka. Mhm. Według mnie to jest dziewczyna, która mogła zrobić absolutnie europejską, jak nie światową karierę. Mhm. I nie sprzęgło się to. W każdym razie jechał kierowca, wiózł mnie. Myśmy byli po już tych Wrocławiach i było nas sporo. Może nawet za dużo w tej telewizji, w radiu, ale też nie było tylu programów. I on tak odwraca się i mówi, co pan tam nabroił w tym Buffo? To około Buffo jechaliśmy. Ja mówię, ja w Buffo nic nie nabroję. On mówi, jak to nie nabroił? Pan mówi, odwrócił się. Pan Fatyga, tak? A ja mówię, nie, jestem Bajor, a pan jest ten drugi. Także pełno było takich sytuacji w życiu fajnych. A anegdoty to czasami opowiadają więcej o artyście i o tym, co zrobił, prawda, niż takie suche fakty. Tak. Dlatego myślę, że mając różny stosunek, tak jak i ty pewnie, i wiele z nas osób, które wybiegają naprzód trochę, wszystkie te społecznościowe i tak dalej, Instagramy, czasami się krzywimy, ale one czasami przynoszą frajdę. Przynoszą frajdę, szczególnie jeżeli wie się, że ma się gdzieś tam tych tysięcy czy dziesiątków tysięcy osób, które tobie sekundują, więcej z tobą rozmawiają. Potrafią być też krytyczne. Ja zawsze odpisuję, a ty? Minimum serduszko, ale bywają też odpisy. Bywają też odpisy. No, trudno odpisywać komuś, kto ma miliony wpisów, czy tam setki tysięcy. Ale rzeczywiście, jak są te dziesiątki tysięcy, to staram się mieć ten chociaż kontakt, że ja na pewno to przeczytałem. Mhm. Jest w tym coś... Z szacunku. Jest w tym coś, co mnie czasami może zmęczyć, ale z drugiej strony zawsze sobie myślę, pamiętaj, że oni nie robią tego z tak zwanej ciekawości taniej, tylko robią to po prostu z sympatii. A nawet ci, którzy potrafią coś napisać bardziej mocnego, ja oczywiście jak jest za mocne, to wyrzucam, ale nie zostają tylko tych, co mówią kocham, albo że pan jest kapitalny. No tak, bo ty jesteś tutaj dosyć ortodoksyjny i zero-jedynkowy, że jak ktoś mówi, proszę napisać kochanej, tak, Beacie, albo... To staram się, nie, bo mówisz, wtedy wiem, że tego będą tysiące, no, i nie da rady. No mówisz, jaki kochanek ja nie znam, tak, o nie, no to mój menago od tylu lat, Janusz Kulik, który nie jest wytwórni, tylko już mój prywatny menadżer, to on mnóstwo ma próśb typu, proszę ze sceny pozdrowić Dorotę, bo ona ma dzisiaj urodziny. Proszę dla mamy czy dla taty, bo mają rocznicę ślubu. I on ciągle musi tłumaczyć. Proszę państwa, kiedyś tak, to było możliwe. Dzisiaj, w momencie, kiedy jest internet, takie pozdrowienia spowodują, że ja będę dostawał mnóstwo takich próśb, a nie spełniając ich, będę narażał na to, że będą się na mnie gniewać. Albo na Bajora. Jest naprawdę w trudnej sytuacji, bo tych próśb jest sporo. Jest sporo. Oczywiście staram się spełniać takie, jak nagle ktoś przychodzi, że jest osoba, która nie będzie mogła wjechać po schodach, czy nie będzie mogła być i prosi o to, żebym ja przyszedł pod scenę. Jak najbardziej. No to jest, nie wiem, kto musiał się zgodzić. Świnia. Idiota. Jakaś. No, dokładnie. Na dwóch nogach, poczekaj, numer telefonu. Jest ktoś? Podaję, tak, znaczy to nie wiem, ale to numer telefonu 224866556. W sumie mogłabym się tego numeru wreszcie nauczyć, prawda? Już tak. Nie patrzę, jak widzę kątem oka, że... Przypomniała mi się teraz Agata Kulesza, która tutaj była i ona podobno, jak trzeba zapłakać, a patrzy, gdzie jest kamera, to potrafi zapłakać tylko jednym okiem i tylko tym jednym kątem. Tak, tak ma to tak, oko. Megan. Tak. Ale słuchaj, bo teraz się tak, że właśnie ty jesteś, znaczy, to jest komplement, prawda, że Michał Bajor jest Michałem Bajorem. Czy nie, ale też gdzieś trafiłem na to, że ty kiedyś postanowiłeś taki troszeczkę jakby wyjść naprzeciw i jak wróciłeś ze Stanów, tak? Na te dżinsy potargane, długie włosy i kurtka ze skóry. Tak, i że jaki to był czas? Już ci powiem, to był 91 rok. 32 lata temu. A to Nowa temu. Polska już się zaczęła. 32 rok i byłem przekonany. Jeszcze były łóżka te rozstawiane. Tak, przekonany byłem, że wszyscy kasetami oszaleją z radości, a publiczności zaczęło przychodzić coraz mniej.
Mimo, że... Ale to ty też na scenie byłeś w tych poszarpanych jeansach. Tak. I... Znaczy, może nie przesadziłem, ale byłem bardziej luźny na scenie. Krawat wyrzuciłem, aha, od tego się zaczęło. Jakąś ubrałem się kamizelkę. Zresztą lubię czasami kamizelkę. Ale coś takiego w każdym razie, że czy w koszuli samej, czy właśnie... Ale na przykład wizerunek prasowy w jakichś jeansach i tak dalej, które dziś bardzo z kolei lubię. Im jestem starszy, tym bardziej lubię jeansy. I nagle... jakby zacząłem dostawać również głosy od strony, ze strony czy dziennikarzy, czy publiczności, a my nie chcemy pana takiego. Mm-hmm. Ale to jest okej, że ktoś ten komunikat wysłał. Mamy wysłał. Pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja dzwonię tylko, żeby podziękować pani za... Ale czy można trochę głośniej, bo pana nie słychać? Czy teraz lepiej troszkę? Tak. No, trochę lepiej. Mhm. Przepraszam, dzwonię z bardzo małej wsi, więc z zachodniej Polski, więc tutaj ciężko z zasięgiem. Ja tym 50-latkiem, który napada muzyce, został wychowany. Pierwsze takie uczucia miłosne odbywałem przy pana piosenkach. Dorastałem, można by powiedzieć, jakieś światełka w tunelu. Do dziś mi się w głowie tam kręcą. I chciałem panu serdecznie podziękować. Halo? Tak, tak, jestem, tak, słyszę pana jest mi gorąco, bo rzadko rzadko mężczyźni odważają się, no nie, że przyznać, tylko pamiętać nawet w czasie młodych swoich lat o tym, że przeżywali jakieś uniesienia przy tego typu piosenkach. No to bardzo, bardzo się cieszę. A do pani prowadzącej wielkie wyrazy szacunku za to, że mimo, że była pani zaproszona na pożarcie do kanału sportowego, no doceniono pani po prostu inteligencję i wrażliwość i wiedzę przede wszystkim z obszaru. Dziękuję bardzo, ale ja panu powiem, ja chyba się wdarłam do tej klatki na własne życzenie. Tak, zrobiła pani to wielkim przytupem i wielki szacunek. Ja jestem, oczywiście nie byłem pani fanem z uwagi na książkę, ale no dziś no jestem, obserwuję pani, ile osób po panią ogląda. Widzę, że wiem, że to jest trudny target, jest pani w trudnej grupie docelowej, nazwijmy to tak brzydko, ale widzę, że ma pani stałych odbiorców i fajnie, że Stanowski i reszta trzymają panią, bo to robi jakąś równowagę w tym wszechświecie. Chyba, no od razu protestuję, że trzymają, prawda? Bo tutaj jest ekipa, która chce chyba razem pracować i pracuje, więc ja to od razu muszę, wie pan, zaznaczyć. Ale dziękuję za bardzo miłe słowa i też pana pozdrawiamy i proszę nas... Absolutnie, absolutnie. Jeszcze raz, jestem podwójnie pod wrażeniem, że z kameralnego miejsca, jak pan sam powiedział, dzwoni pan i jest tak zainteresowany światem, mając na pewno mnóstwo swoich też problemów na głowie. I jak ty miałeś 50 lat, tak jak pan, to pan miał dopiero 16. No tak. No tak. No tak, bo pan powiedział, że gdzieś tam, no że wtedy były dobrze, te ja mówię? Miłosne. Tak, tak. Tak, to pan musiał mieć 16. Dobrze mówimy? No jeżeli ja mam, a nie, że pan wtedy mógł mieć 16. Nie, poczekaj. No, ale głos pana był tak młody, że nie jak wiem. Pan jak pan cię słuchał? Już się nie połączyłem. Nie, dobra, już ta matematyka chyba to nie jest. Pan jest w każdym razie na pewno młodszy, tak się umówmy. Tak się... Jeszcze tak chciałabym zakończyć, wiesz, te twoje koncerty, bo właściwie spektakle, można powiedzieć. Mm-hmm. Często też występujesz w teatrze, prawda, u Jandy, że ty to właściwie robisz wszystko na własnych warunkach. Wiesz o tym, prawda? Że ty wychodzisz i ta widownia podporządkowuje się temu z własnej woli, ale jednak ty to moderujesz stylowi, żanrowi, tak jak ty to narzucasz, tymi emocjami. Manipulujesz tym, to nie ma być pejoratywne słowo, ja wiem, ale wiesz, w sposób no, bezbłędny. I teraz przejdziemy do, właśnie mówiliśmy o tym zdjęciu na po lewej stronie, przejdziemy do ciebie, który... Ja chyba byłam na tym spektaklu, gdzie ty nagle się pojawiłeś, płomienno-rudy, tak, u szafera. Grałeś chłopaka, tak, który oślepia konie. Tak. Tak. Potem film z tego był z Bartkiem. Tak. I ty byłeś objawieniem. Ty byłeś kimś, kto miał zrewolucjonizować, jakby tą, albo dołączyć do tej sztafety wielkich i być tym, który
tą pałeczkę będzie dzierżył dalej, a za tobą pójdą inni. I tak było na początku, prawda? Ale nie było potem pomysłu, chyba nie miał skądinąd wspaniały, wielki dyrektor Janusz Warmiński. Chyba nie, był na mnie, nie było na mnie pomysłu też z powodu tej mojej krnąbrności szukania siebie, bo ja wtedy wpadłem już w kino i on mnie ciągle do tego kina zwalniał. I prawdopodobnie, tak przypuszczam, bywały może jakieś propozycje, przecież taki dyrektor czeka na to, kto z reżyserów, kto chce wyreżyserować i przyjmuje tę sztukę albo nie, kogo ma obsadzić. Ja myślę, że pod tym, albo może to tak było, że... Nie wiem, ale ty rozsadziłeś... Ja rozsadziłem, a może to było tak jak, przepraszam, nie porównując, tylko szukam, nie wiem, Liza Minnelli gra w Kabarecie i to już jest taki Olimp, że tak naprawdę wszystko, co potem zagrała, to było... To będzie porównywane. Porównywalne i zawsze szczebelek niżej i nie było tego wiele. A potem się zaczęły kłopoty, które trwają do dzisiaj w związku związane z jej różnymi uzależnieniami. Natomiast życiem. Natomiast i nieradzeniem sobie z nim. Natomiast w moim przypadku kino mnie porwało i zafascynowało i trochę... jednak nie, że oszukało, tylko że dało mi taką lekkość, że nie trzeba przychodzić na próby. A potem znowuż piosenka, jak wróciła z czasów dzieciństwa do tego Wrocławia i tak dalej, pokazała mi, że to było, że to jest to, w czym ja będę. A teraz to jest to, mamy następny telefon. A, jest telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tutaj Kasia z Wiednia. Lat 25. O! Jednak młodość to młodość. Właśnie, chciałam się właśnie też podzielić moim doświadczeniem, doświadczeniem, to jak odbieram pana piosenki. Pani zadała takie ładne pytanie, o czym pan Michał śpiewa. I ja chciałam powiedzieć, że to jest taki szeroki wachlarz, że on po prostu śpiewa o życiu. Bo jest taki wachlarz emocji, że tak sobie, przepraszam się, bardzo stresuję. Proszę spokojnie. Wypisałam sobie 3 piosenki. Tylko troszeczkę głośniej, dobrze? Ciut. Dobrze? O, teraz jest świetnie. Dobrze. Wypisałam sobie takie 3 piosenki, które ostatnio bardzo często u mnie puszczam. Ale słucham pana prawie codziennie i śpiewam nawet chórki. To fajnie. Pierwsza piosenka, Ja jestem bogaty. Bardzo radosna, optymistyczna. Piotr Rubik. Druga, Nie pozwalam na tę miłość. To ja. I Dokąd przed nią uciekasz. Każda z nich jest inna. Jedna poprawia humor. Przy jednej można się popłakać i doświadczam takiego oczyszczenia. Od razu mi lepiej, jak sobie wysyłam te piosenki. I no właśnie, albo się popłaczę i potem jest lepiej, albo trochę się posmucę z panem. Ale jest pani w takim pięknym mieście, Wiedeń. Takim pięknym, modrym Dunajem. Pięknym, modrym Dunajem. W każdym razie ja bardzo pani dziękuję, bo... Patrząc z kolei już teraz, pani sama powiedziała, że jest 25-latką, no to już w ogóle cudowne i nie u nas, i nie mając mnie na wyciągnięcie ręki, że pani jest zaciekawiona tego typu piosenką. Bardzo się cieszę, ale ktoś pani musiał to na pewno kiedyś pokazać. No właśnie pochodzę z takiej rodziny, że nikt pana nie słucha, jestem pierwsza, ale może to jest dowód na to, że swój swojego znajdzie. Bardzo mi miło i proszę rodzinę pozdrowić i puścić im kiedyś piosenkę na spokojnie. Dobrze. Sąsiedzi już pana znają, myślę. O, sąsiedzi, no tak. Byle nie o 5 rano. Nie, nie, nie. Dobrze, pozdrawiamy panią. Dziękujemy za telefon. Dziękuję, i miłego, dobrego, spokojnego wieczoru. No to teraz, proszę, teraz matematyka to jest okej. Okay. Pani się urodziła, jak ty miałeś 40 lat. Dokładnie. To są te brawa, wiesz, to są te brawa, tak? To jak mówili, już nie pamiętam, czy to Andrzej Łapicki, kto to mówił, że pytał się, jak się kończył spektakl, czy brawka były. Jak były brawka, to znaczy, że wszystko było... Okej, no więc tutaj brawka były. Ale słuchaj, Michał, bo teraz tak troszeczkę już bardziej, znaczy nie bardziej serio, bo tu trzeba powiedzieć, że ty nie byłeś
jakimś aktorem, ty nie byłeś aktorem trzeciego planu, ty wszedłeś na plan filmowy od razu z takim... Duże role. Z przytupem, tak, u wybitnych reżyserów. Falk, Bayon... Debiut Holland, twój Holland, i jej. Mój, tak, tak, tam, nasz debiut. Pod... Grałeś w filmie, który był nominowany, w węgierskim Hanusen, filmie, tak, był nominowany do Oscara. István Szabo, był Kieślowski, choć epizodyczny, ale był Idziak. Był Koprowicz, Idziak. Żebrowski. Nie, no na pewno no, same no Bayon, tak jak już wspomniany. I to było w jakim takim przedziale czasowym? To był przedział czasowy 80... Agnieszki nie wspominam, bo to miałem wtedy 17 lat. Natomiast już później, kiedy zacząłem na poważnie, w sensie tych fabułów, Agnieszka to był telewizyjny film, to się zaczęło już przed 30, czy już nie taki młodziak. Mhm. To tak naprawdę zacząłem... Czy ja przesadzam? Zacząłem grać... Już wiem... Pierwszy mój film duży to był film po Agnieszce Holland, to był film Żebrowskiego, w Biały Dzień. Mm-hmm. I to był 80 rok. Zaraz był Idziak potem, a chwilkę potem był jazz. Początek lat 80. Falka. 90, mm-hmm. 2000, no 40 lat temu. Mm-hmm. 40 lat temu. I zaraz zapytam się... I to było kilka lat filmowych. Dlaczego śpiewająco wyszedłeś z planu filmowego na scenę, to mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Troszeczkę głośniej prosimy. Tomek obecnie z Krakowa, ale z Gdańska tak naprawdę. Mhm. Dzwonię i też chciałbym powiedzieć, że fajnie cieszę się, że pani Małgorzata w kanale sportowym się, że tak powiem, odnalazła po latach, bo oglądałem kiedyś i w publicznej telewizji. Natomiast do pana Michała. Bardzo fajnie, że się udało mi się zadzwonić, bo tak naprawdę... chciałem przez tą rozmowę pozdrowić swoją mamę, znaczy całą rodzinę, ale mamę, która akurat dziś wybrała między panem a tenisem oglądanie tenisa. Bo gra świątek, tak? No pewnie, że... Prawdopodobnie, no natomiast na pewno ten program sobie odtworzy, bo zawsze była wielką fanką pana. No i z tego względu właśnie spróbowałem się dodzwonić, fajnie, że mi się udało. Mhm. Co więcej, ja powiem od razu, zawsze stałem w opozycji, no bo jak skoro mama słuchała Michała Bayona, tak, to ja musiałem... Ale to różnie bywa, bo bywa też i odwrotnie. Tak. Natomiast po latach muszę przyznać, że też polubiłem i cieszę się i doceniam bardzo twórczość. Bardzo dziękuję. Bardzo i proszę się mocno kłaniać mamie po meczu tenisowym. Będę na pewno przekażę. Dziękuję panu. Super. Miłego wieczoru. Dla pana, dziękuję. A widzisz, ale jednakowoż to co mówimy. Do mojego repertuaru, chyba że od razu się zaskoczy, trzeba dojrzeć. Mhm. Po prostu. I to jest chyba zdanie, które słyszę najczęściej od kogoś, kto później. Dojrzeć, dorosnąć. Dostać czasami. Znaczy, dorosnąć może wolałbym mnie, bo wyszłoby, że ktoś jest niedorosły. Nie słucha. Ale dojrzeć, dorosnąć w sensie no właśnie, dostać już jakiegoś pierwszego kopa w tyłek. Uniesień. Prawda? Wspaniałych. Tak. Bo też warto powiedzieć, że ty, te teksty, one dotykają już czegoś takiego, o czym każdy marzy, żeby chociaż raz w życiu, żeby tak zakręciło, żeby się tak zakochać, że nawet jak się spłonie, jak zapałka na wietrze, to ten moment tego ognia to jest to. I jeszcze takie, jakbym jako twoja, jako osoba, która słucha tego, co ty, nie wiem, no jak to powiedzieć, no nie widz, tylko odbiorca tego, co ty, czy odbiorczyni. Moja publiczność, można tak powiedzieć. Jest takie spoiwo tego wszystkiego. Otóż życie każdego z nas, czy się to nam podoba, czy też nie, czy murujemy kafle, tak. Czy też jesteśmy profesorem akademii, ma jedną rzecz wspólną. Mianowicie jest to los powtórzony. W tych najważniejszych historiach, emocjach, strachach, lękach, samotności jesteśmy gdzieś tacy sami. Sami. Prawda? Tak. I ty nagle robisz to, że na tej widowni, przecież no to przecież ja tak było. Dlaczego ludziom spływają, kręcą się łzy w oku? Wzruszają. Tak. Bo to są emocje, albo że ich pragnę, nie dostałem, albo przeżyłem.
No to o to chyba chodzi, kurczę. No. Tak, ale to, co mówisz, absolutnie 100%, ale nawet sport, albo przede wszystkim, przecież on jest ogólnoświatowy i miliardowy, nawet przecież ludzie płaczą, oglądając mecze. Ze wzruszenia. Ze wzruszenia. Mhm. Mecze jakiekolwiek, nie tylko piłki nożnej, choć to na pewno przede wszystkim, no bo jest to jedna z najbardziej oglądalnych dziedzin, ale ludzie naprawdę się wzruszają. Też by chciał tak skakać w dal. Wiesz, też by chciał tak o tej tyczce. Albo, że nagle się okazuje, że to, co było niemożliwe, wydawało się, że już się nie zdarzy tak. Na bieżni lekkoatletycznej, tak. Czy też w czasie meczu, jak strzeli w 90 minucie dwie bramki i idziesz dalej, to po prostu unosi. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tylko troszkę głośniej, dobrze? Dobrze. O, świetnie. Ja jestem, no nie można nazwać fanką pana Michała Bajora, bo ja w sumie poznałam jego twórczość dopiero 4 lata temu. Ale muszę panu powiedzieć, panie Michale, że na przestrzeni tych 4 lat widzę potężne zmiany u pana. No takie bardzo pozytywne. No, to się uspokoiłeś. Nawet to, że ta ostatnia płyta to są pana utwory. No jest tak. Ja z taką prośbą do pana, żeby pan pisał i tworzył tak jak na ostatniej płycie, bo to jest wartość dodana. Ja wiem, aczkolwiek nie mogę się przysiąc i obiecać, że kolejna płyta to będą moje piosenki, bo ja staram się tak mieszać. Raz tak. To był eksperyment. Czy mnie się powiedzie jeszcze raz sięgnąć po swoje myśli, przelać je i swoje nuty? Nie umiem obiecać. Natomiast mogę powiedzieć, że staram się co 2-3 lata próbować państwu pokazać coś nowego, a nie śpiewać 40 lat to samo. To raczej niech będzie raz tak napisanie. Dobrze, tak. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Miłego wieczoru. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Dużo wzajemnie. Dziękujemy. A tak, bo ty śpiewałeś i śpiewasz piosenki, utwory, nie wiem jak je nazwać, żeby to było precyzyjne, bardzo znane na świecie, prawda? Też staram się wplatać. Myślisz, czy na przykład, gdyby usłyszał twoje wykonanie jeszcze jak żył, no Aznavour, Gilbert Bécaud, Yves Montand, czy Edith Piaf, czy oni powiedzieli, ten koleś, ten kolega to jest po fachu, dobrze daje radę, czy jak sądzisz? Pomyślałeś kiedyś o tym? Nie tylko pomyślałem, mogę powiedzieć, że doświadczyłem. Ponieważ występowałem na jednym z festiwali ościennych państw i byłem gościem i śpiewałem wiązankę Piaf. A jurorem, chociaż to broni w takim razie tę opowieść miejsca, w którym to miało wtedy czas. I nie była to Rosja. Natomiast to, ale blisko, w każdym razie był Michel Legrand. Czyli po prostu no gigant. Gigant. I on, ja śpiewałem i nie wiedziałem, że on stoi za sceną i słucha. Ja śpiewałem i on stał za sceną, zobaczyłem jak skończyłem śpiewać, bo widziałem, że stał ze swoim asystentem i ponieważ ten kolaż trwał prawie 6 minut, no może się tam zjawił 5 sekund przed, ale wiem, że patrzył na mnie i widziałem, że to były oczy człowieka, który był zadowolony. On się uśmiechnął, nic więcej się nie działo, już potem wracał tam do sali obrad, tam helikopter na niego. Ale między wami artystami było wiadomo. Wyczułem w jego oczach, nawet nie chcę powiedzieć, że aprobatę czy pochwałę, ale wyczułem jakieś takie lekkie zadowolenie i przyzwolenie. O, może tak to nazwijmy. Czyli miałem taki moment. A ponadto ja śnię, tak ogromnie śnię. I ja mam bardzo często sny, a miewałem, bo teraz to bardziej mi się śnią moi najbliżsi, którzy odeszli, ale ja miewałem sny związane z gwiazdami światowymi. Naprawdę. Ja je spisywałem. Ja byłem na przykład mężem Apolonii Chałupiec, czyli matki Poli Negri. Poli Negri chciała popełnić samobójstwo i
ja jej w tym śnie tłumaczyłem, tak, tłumaczyłem, że nie możesz. Czeplin cię kochał, Rudolf Valentino cię kocha bez względu na wszystko. Ty nie możesz, świat cię kocha. I ta Apolonia Chałopiec koło mnie siedziała, była moją żoną. Jakiś... Ja mam tak kretyńskie te sny zwariowane, ale co, Sofia Loren, Marlon Brando, to są ludzie, którzy, no Sofia Loren akurat żyje i Brando nie, ale to są ludzie, z którymi ja w tych snach rozmawiam i bardzo często oni mówią głosami naszych aktorów. Brando mówił głosem Łomnickiego. Tak? Tak. Powiedziałeś Sofia Loren. To jest właśnie wspaniałe, na przykład Włochów. Widziałam teraz taki krótki film. Jej wejście w Weronie, tak? Tak, bardzo starszej, dojrzałej pani, ale uwielbienie Włochów. I oni ciągle widzą w niej tą piękną Zośkę Loren. Swoją Italię, którą ona rozsławiła jeszcze poczwórnie. I ta miłość obustronna jest, no to jest właśnie ta kultura, że się tak szanuje tych, którzy to, co mówiliśmy na początku, Grecy szaleją teraz, jak jest jubileusz Marii Callas. Kto dzisiaj wie, kto to jest Maria Callas? No ja wiem. No ty wiesz, ja. Natomiast naprawdę oni szaleją. Tam jest jakiś, ona tam przecież niewiele jej tam w tej Grecji było, ale wiedzieli, że była Greczynką. I oni uznają jej korzenie za to, że jest cząstką tej Grecji. I tego mi brak. Tego mi brak u nas. Tego mi brak tego, że stała się taka wąska specjalizacja we wszystkim. Wiem, że no tak i taka, wiesz, muzealna trochę, że jak wąska, to już, wiesz, ad acta i tyle, tak? Ale ta wąska specjalizacja też tyczy tego, że jeżeli już mamy swoje zainteresowanie, to kompletnie nic nie znaczą ci, którzy byli. Kiedyś mi opowiadał Janusz, mój menadżer Kali Kulik, że szedł ze swoim jednym z trenerów i był plakat, na którym był Mastrojani z Sofią Loren. I on mówi, no kto to jest, pokazuje na, on był w takiej czapie, ten Mastrojani, kto to jest, on mówi, no pomysł. On mówi, nie wiem, a taki chłopak do sobie, no powiedz, no kto? Olbrychski, on mówi, tak się przypodobać temu Januszowi, a wracali z treningu. On mówi, jaki Olbrychski, to jest Mastrojanion. Mówi, że nie wiem, a kto to jest? Pokazuje na Sofię Loren, zobaczył kwadratowe oczy. On mówi, i mówi tak, i Janusz mówi, on mówi, Sonia Bohosiewicz, zwariował. Więc co są dla mnie tak cudne anegdoty. No to się wtedy już można powiesić. Powiesić się można. Nie z powodu Soni, bo Sonia jest cudowną aktorką. Tylko no, tak jakby kontekstu, horyzontu. Ale to nic, już lepiej, żeby nic nie powiedział. Mamy następny telefon. Okay. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie słychać nic. Dobry wieczór, Wojtek z Warszawy. Dobry wieczór, panie Wojciechu. Wojtek z Warszawy, rówieśnik pana Michała. Witam. Pozdrawiam panią Małgorzatę. Dużo o śpiewaniu, ja chciałbym trochę bardziej o aktorstwie. Nie zapomnę spektaklu Ekwusa, na którym byliśmy z żoną i w którym oczywiście główną rolę grał pan Michał. Chciałbym zapytać o wspomnienie. Pana wspomnienie o tamtym spektaklu, o pracy z panią Bursztynowicz, z panem Kamasem. Proszę coś powiedzieć na ten temat. To było dla nas niezwykłe przeżycie, wspaniałe. Ogromne rozedrganie, bardzo wyrozumiały reżyser, bo zgodził się, żebym nie latał na Golasa. Ja strasznie chciał, bo to było tak napisane przez szefera, że on powinien będzie latać na Golasa. No dzisiaj byś musiał. Dzisiaj bym musiał. Także nie zgodziłem się. Dyrektor Warzymski też się zgodził. Cała ta historia z moim pójściem tam do tego przedstawienia, gdzie profesor Świderski mnie zaprotegował reżyserowi i tak dalej, i dyrektorowi Warmińskiemu. Ale nade wszystko to, że ja byłem tak strasznie rozedrgany, tak strasznie to przeżywałem. Ja nie mogłem spać po nocach i przyszła na spektakl moja wspaniała koleżanka, wtedy w Teatrze Ateneum, Krystyna Janda, i wzięła mnie na bok i powiedziała, kochany, to tylko na scenie, bo zobaczyła mnie w garderobie, jak ja tak właśnie tu tylko papierosy jeszcze chyba może paliłem, bo ja tam do 30 trochę podpalałem. I ona mówi, koniec, spektakl się skończył. Teraz albo idziemy na dobrą kolację, znaczy nie mówiła o sobie i o mnie, tylko w ogóle do mnie mówiła, albo idziesz na dobrą kolację, albo napij się drinka, albo się z kimś pokochaj, kogo kochasz, albo pójdź na spacer. Nie ma już Alana z Ekwusa, bo zwariujesz.
Ja taka no tak, była. Bo to niezwykły tekst Szefera, niezwykły tekst, bardzo ciekawa sztuka, ma, chyba mało w Polsce znana, ale pamiętam też inne wykonanie pana Trupontek, jak grał Alana. Także... I bardzo odważna. Odważna, tak. Tak, obyczajowo tak, też, prawda? Potem była zrealizowana w Londynie, zagrał ten chłopak, który grał w, chyba w Harrym Potterze, tak mi się wydaje, główną tak, rolę, a wcześniej grał pan Ale Bartek. To już nie jest to, panie. Bardzo dziękuję i panu. No i, jest lepsze. I pana żonie i panu dziękuję serdecznie. Tak, to był dla mnie niezwykły czas, a nade wszystko, bo liczyłem wtedy, bo to był pierwszy spektakl teatralny, poza tatą tak. kiedyś Wilkiem w Czerwonym Kapturku, że dostałem, pamiętam, 11 recenzji. W tym od Lucjana Kedryńskiego, który wtedy pisał w Przekroju. I one wszystkie były dobre. Pan sobie wyobraża, co ja przeżyłem bardzo jako... Bardzo dziękuję za tą wspaniałą rolę. 23-letni chłopiec, bardzo to przeżyłem i dziękuję, bo no, ten ekwus zostanie. No i dobrze, że nie zwariowałeś. Dziękuję prawda? Panu serdecznie. Dziękujemy za telefon. Dziękuję. Dziękuję nawzajem. Dziękuję. No właśnie, i nagle postanowiłeś zaśpiewać, zaśpiewałeś i był szlaban na film. Szlaban aż do Nerona. Aż do Nerona? A potem następny. A po Neronie kompletny szlaban do jakiejś małej roli, ale ukraińskiego, fajnej, takiej komediowej z Jasiem Fryczem, z figurą Kasią. Cudna praca komediowa, rola w Kotku. Pierwszym, mówię, nie tak jak myślisz, Kotku, tak? I to po 10 latach chyba, czy więcej nawet, ani jednej propozycji filmowej nie dostałem, pan Ronie. Michał, ale powiedz. Ani jednej. Ale czy żebym to... chociaż dostał jeden scenariusz. Nic. No bo okej, okay, bo to jest właśnie to... Teraz tak, bo jak śpiewa, to niech sobie śpiewa i zarabia tam duże pieniądze. A jak... Bo podobno ty zarabiasz bardzo duże pieniądze, więc po co ma zarabiać na planie? Albo uznali, że albo to... Albo to. A powiedz mi, jak ty się oceniasz? Gdyby tak teraz powiedzieć, no dobra, panie Bajera, to bo ja jestem reżyserką, czy, to proszę mi powiedzieć, na ile pan się czuje silny, na ile pan nie zapomniał tego warsztatu? Czy ja mogę do pana mówić jak do aktora jeszcze, czy już jako do kogoś, kto był aktorem, a teraz no właśnie jest... Michałem Bajorem. Michałem Bajorem na scenie. Mhm. Nie wiem, nie potrafię ci na to pytanie chyba odpowiedzieć, bo tak, że zażyłaś mnie tym, że tyle zarabia. A nie? Zacząłeś liczyć. Zacząłem się śmiać, bo byłem teraz w Stanach. Muszę na to odpowiedzieć. Byłem w Stanach i tam jest jakaś taka strona w Ameryce. Mhm. Każdy może wejść na nią zresztą. Mhm. I to o wszystkich, ja myślałem, że tylko o postaciach amerykańskich. Bo byłem na Chicago na musicalu, cudownym zresztą, świetnie granym, i zachwyciła mnie aktorka, która myślałem, że ma z 25 lat, okazuje się, że ma 52 i po prostu umarłem z radości, że tak można fantastycznie się mieć na scenie i wyglądowo. No i genialnie zaśpiewa i zagrała to. I moja przyjaciółka Liliana mówi, chodź wejdziemy, jest taka strona. Ja mnie jestem bardzo ciekawy, ile ona na Broadwayu może mieć zarobku, no bo ona nie jest znana z filmów ani z seriali, czy jej to daje żyć taki Broadway. No i wchodzimy i ona była wyceniona, pamiętam, na $1 000 000. Mniej więcej, że tyle zarobiła. Ja mówię, ale Liliana mówi, ale ty się tak tym nie przejmuj, bo to wcale nie musi być prawda. Mogła zarobić dużo mniej, mogła zarobić dużo więcej, bo to ktoś prowadzi tę stronę, kto nie wiadomo skąd w ogóle ma te informacje. Ja mówię, a ja też tam jestem. Tam jest każdy, kto jest osobą publiczną. I ja sprawdziłem, mówię to państwu, jako nieprawdopodobny żart. No bo ja sprawdziłem i wyszło tak, wyszło. Ile ważę, ile mam wzrostu. No ale te zarobki? $16 000 000. Zarobiłeś. Już, ale tak? W życiu, no, ludzie... ale tam, tak? Tam. Nie, w ogóle według tego ja jestem na tyle wyceniony. Ja jestem w żadnych reklamach niewyceniony, nie biorę udziału. Proszę państwa, ja bywam zamożny, ponieważ mam dużo koncertów. Ale ja nie jestem bogaty. Ale nie masz, ale masz telefon. To trzeba rozróżnić, że ktoś jest... Mało zarabia, ktoś jest biedny, ktoś jest... Michał, ale nie, to dobrze, padło ale, już. Ale, Michał, przepraszam, ale muszę coś... przeszczepiłeś sobie włosy, zagrałeś no świetnie w okresie, tak, i masz 16 milionów. I nie, że mam, zostałem się. Wyceniony i to jest taka jesteś bzdura. Ja to mam, trzymam sobie to w tym i mówię, będę takim... Jak komuś, kto mi się nie spodoba, to mu pokaże, ty uważaj, zaczynam 16 Jesteś milionów. Wart 16 milionów, a masz teraz jest kolejny do ciebie telefon. Dobry wieczór. Przepraszam. Dobry wieczór. Tak obśmiałem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie z Elbląga, panie Małgorzata i pana Michała. Witamy. Witam. Chciałam powiedzieć, że czekamy na pana 23 października. Tak. Na koncercie. Wiem, tak. I mam do pana jedno pytanie.
którego dzieła, utworu jest pan najbardziej dumny i dlaczego? Ja bym bardzo chciał na to odpowiedzieć, ale to jest tak jak z filmami czy z płytami, które wydałem, że ktoś pyta się mnie, która najbardziej ukochana. Za wiele jest tego w moim życiu, tych tytułów, żebym mógł powiedzieć pani. I nie, że uciekam od tematu. Naprawdę nie potrafię. Ja sądzę, że na to pytanie mogłaby odpowiedzieć osoba, która ma jedną albo dwie płytę i 40 piosenek na nich. A jeżeli na moich jest 700, to powiedzenie, która najukochańsza, nie potrafię. Naprawdę. No to może, żeby tak trochę chociaż zrobić pani prawdziwą przyjemność, to mogę powiedzieć, że na pewno na każdej z płyt przynajmniej połowa piosenek to są te, do których chętnie wracam. Dziękuję bardzo za odpowiedź i widzimy się w Elblągu. Do zobaczenia w Elblągu. Do zobaczenia, ale... Nie, i to jest, ta strona to jest bzdura. Masz za to wrażenie. Poczekaj, ale ja powiem tak, ponieważ ty... Tyś to sprowokował. Ale poczekaj, ja ponieważ ty mówisz, że ty to byś jakby ci teraz zaproponował, że w ogóle to chciałbyś zagrać, czy to jest jeszcze aktualne, faceta w garniturze, tak, taki coś Wall Street, widzisz? Znowu jest blisko. Ale i że poleciałbyś na ten plan filmowy na skrzydłach, no to też chyba byś zszedł trochę z honorarium, prawda? Ja jestem utracjuszem. O tym ta strona nie pisze. Wszystko, pisze, co w życiu... Znaczy, ale ja nie piszę, ale... Ja ale takie, ta ja wiem, ale strona amerykańska, która twoje kłamie. Ekstrawagancje, ty to kiedyś tak nazwałeś, to jest tak. Latasz nadal biznesem? Tak. A nie first class? Nie, first class to musiałbym do Tokio lecieć albo do Sydney. Dobra. Latam, ale latam zwykle. Tak? No tak, ale przecież ja latam 3-4 razy w roku, może dobra. 5. Czy nadal, bo to była taka ekstrawagancja, że ty, kiedy podjeżdżałeś pod jakąś restaurację, to patrzyłeś, czy na parkingu na przykład są samochody i uwielbiałeś jeść w pustych restauracjach. Nie lubiłeś, kiedy byli ludzie w środku. Ale czy to świadczy o zamożności? Nie, to jest ekstrawagancja. No, a być może wynajmowałeś tą salę, ja nie wiem. No, to. Blokowałeś wejście. Nie, ja po prostu jestem utracjuszem totalnym. To znaczy, na co? To znaczy wydałem mnóstwo pieniędzy dolarów. Na ludzi, na mnóstwo rzeczy, które nie wypaliły. Miałem też niewypalone inwestycje, które nie, że zbankrutowałem, bo nie zbankrutowałem, ale ja mieszkam sobie w swoim domku, jeżdżę samochodem, który zmieniam co kilka lat jak każdy i nie gromadzę pieniędzy z powodu bardzo prostego, bo ja mam ukochane powiedzenie, tak jak było już dzisiaj kilka tych powiedzeń, trumna nie ma kieszeni. Mhm. Ja nie mam dzieci, nie mam rodziny najbliższej. Mam owszem brata, żonę, bratanicę. Chcę żyć. Ja chcę po prostu żyć, a co zostanie, okej, nie będę się nad tym zastanawiał i tak nie będę miał na to. A te restauracje, to już ci nie przeszkadzają ludzie? To było chwilowe? Nie było chwilowe. Ja lubię jeść w miejscu, w którym czuję się kameralnie. Lubię, lubię. Nie lubię gwaru po prostu. Tak samo jak bardzo nie przepadam za tłumem na koncertach. Bo boję się, nie pójdę na stadionowy koncert, bo ja się po prostu boję paniki, no bo jestem strachajło widocznie z tego wynika. No przecież mam pełno wad, to jest jedną z nich, że jestem strachajło w sensie oglądania się za siebie. Może nie, że ktoś mi chce przywalić, bo nie ma też powodu. Chciał mi przywalić raz facet, jak wysiadł z samochodu, bo mu zajechałem jakoś źle drogę i tu się sprawdziło moja zasada. On podszedł, karczysko, tego, tatuaż, będzie mnie lał. Ja uchyliłem do połowy szybko i go zażyłem od razu. Powiedziałem, przepraszam, już zmiękł. Jestem idiotą, jeszcze bardziej zmiękł. Nie rozpoznał mnie. Moja wina, kompletnie już tam opuścił tę pięchę. Nigdy czegoś takiego nie powinienem zrobić. Nie wiem, kto mi dał prawo jazdy. I on zwariował. On tak zrobił. I odszedł do samochodu. Będziesz pan żył. Tak, a w wielu przypadkach ludzie się natychmiast zaczynają tłuc. Zaczynają się tłuc, krzyczeć. Mamy telefon. Znowu? Tak. O, dobrze. Dobry wieczór. Miło. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Dzień dobry, ja jestem moje wiskorysko. Jeszcze raz? Chyba prosimy jeszcze raz, bo są zakłócenia. Żonetka to się kłania, Żonetka ze Skarżyska. Ze Skarżyska. Pana panka, panie Michale. Aha, teraz panią lepiej słychać. Mhm. Tak? Tak. Panie Michale, tak się cieszę, że byłam na koncercie w tym roku w Kielcach. Mhm, mieliśmy koncert, tak. I tak, i byłam na drugi, byłam drugi raz na pana koncercie, panie Michale. I naprawdę niesamowite emocje. Ja doceniam pana teksty, które pan sam napisał na tą najnowszą płytę, no a ja. Aha. I mnie pan zainspirował. I dlatego, no. Dlatego też pani próbuje pisać, tak?
Tak. O, no to świetnie. Dokładnie. No to kapitalnie. Tak jak właśnie mówię. I cieszę się, że panu się płyta podobała z moimi wykonaniami. Ach, to pani, miło mi jeszcze raz, bo na początku były zakłócenia. Tak, ja, oczywiście. Jest pani na Instagramie, zauważalna przeze mnie. Pani przysłała płytę, ja płyty posłuchałem i też napisałem pani swoje pozdrowienia i uwagi. No tak, to teraz już wszystko wiem. Mhm. Jeszcze na drewienku pana ten. Podobiznę. Wypaliłam. Bo ja chodzę na takie warsztaty. Tak. Ja na pana wypaliłam tą. A, rozumiem. Dobrze. I czy się panu podoba to też? Bardzo. Przecież ja to mam w domu. I no pani tak, płytę, oczywiście. I to, o czym pani mówi. Cieszę się bardzo. Również. Naprawdę. Pozdrawiamy gorąco panią i miłego do zobaczenia na kolejnym. Tak, i miłego wieczoru. Dziękujemy za telefon. Dziękuję. Wszystkiego dobrego dla pana. Ja panu też, panie. I do napisania na Insta. I do usłyszenia. Pozdrawiam. Pozdrawiam. No, ja też. Również albo na fanpage'u. Dziękuję bardzo. No to słuchaj. Ponieważ już ustaliliśmy, jesteś artystą, jest to brand, więc taka osoba mogłaby się znaleźć na stronach na przykład Vanity Fair i tam jest taki, ukazuje się kwestionariusz Prusta. To jest dosyć ciekawe, bo ten kwestionariusz Prusta, on został napisany przez przyjaciółkę Prusta w XIX wieku i to była taka gra towarzyska. Taki trochę emocjonalny wchowanego, tak? Że trzeba było odgadnąć, kto to jest. I tam są takie pytania, które chciałam ci, zbliżając się do brzegu... Dobrze. Zadać, tak. Powiedz mi, cecha charakteru, którą u siebie cenisz? Chciałbym powiedzieć, że wyrozumiałość. Nie zawsze mi się udaje, ale powiedz... Dla siebie, czy wobec siebie, czy wobec... Wobec innych. Wobec innych. Nie zawsze mi się udaje, ale staram się co chwilę o tym pamiętać. Wada? Nadpobudliwość, nadekspresyjność, zbytnia czasami szczerość. Kiedy byłem młody, ta szczerość, myślę, przysporzyła mi wielu osób niechętnych mojej osobie. Potem zamieniłem w to bardziej przemyślane gadanie w osobie, ale zostało mi do tej pory, że przez to umiem się otworzyć trochę. Na tyle, ile będę chciał oczywiście. Mówiłeś o tym, że gwar, powiedzmy restauracyjny, to nie jest twój najbardziej ulubiony dźwięk. Dlaczego miałby zresztą być? Ale a taki dźwięk, który... Przypomnij mi o tym, bo ci muszę powiedzieć... A to już ci... No to mów, proszę. Nie, bo odwiedziałaś gwar, taki straszny gwar. Myśmy zagrali jednego dnia dwa albo trzy koncerty. To było bardzo dawno temu. Moim opiekunem artystycznym był Krzysiek Materna. I pamiętam, że siedzieliśmy przy stole, ja byłem Będzie brzydkie słowo? Czy nie wolno? Bo w tym kanale to wręcz pożądane. Razie, to jest niby znane, ale to dawno, kiedy jak zacząłem Instagram kilka lat temu. Zobaczcie, co dla ciebie jest brzydkie słowo. No tak. I pamiętam, że siedzimy, zespół, Krzysiek, ja... I nagle, i tam, bo tam dancing, no nie było innego miejsca w tym akurat miejscu, gdzie śpiewaliśmy. I pamiętam, że nagle podchodzi do nas, no nieźle zawijany facet i mówi do mnie, czy pan zatańczy z moją małżonką? Bo bardzo z pana wielbicielką, czy tam, ja jestem wielbicielką nagów, wtedy pada, nie? No i Materna mnie uratował, bo spojrzeliśmy oboje w stronę małżonki. Małżonka leżała z głową w bigosie, naokoło tak owiewany ten talerz. I Krzysiek mówi, proszę pana, no, tak się składa, że pan Bajor zaśpiewał dzisiaj trzy koncerty. Jest po prostu tak umęczony, że zszedł na sekundkę coś zjeść. Proszę być wyrozumiałym. I on tak popatrzył na mnie, tak pierdolony aznawur. I poszedł. Ale widzisz, z jakim koncertem. To były inne czasy. Ludzie wiedzieli, kto to jest aznawur. Tak? Pamiętaj, to było 40 par lat temu. Jeszcze wiedzieli. Panie Michale, czy ja dobrze usłyszałam, że mamy telefon, tak? Tak, mamy telefon. Dobra. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Iwona z Warszawy. Tak. Panie Michale, ja jestem prawie pana rówieśniczką. Tak. No co prawda w tym roku okrągłe urodziny miałam.
Mhm, czyli ale prawie. Dobrze. Mhm. Mam nadzieję, że spotkam się z panem w Legionowie w listopadzie. Już bileciki są zakupione i z niecierpliwością czekam razem ze swoim towarzyszem życia. Spotkamy się. Miło mi. I chciałam tutaj powiedzieć też jako taką anegdotkę może, że mam zdjęcie jeszcze czarno-białe robione Smieną, na którym to zdjęciu trzymam pana analogową płytę. Mm-hmm. Płyta z pana wizerunkiem i ja po prostu daję całusa na tym zdjęciu. I to zdjęcie znalazła jakiś czas temu moja córka, segregując właśnie te zdjęcia i zaczęła się pytać, kto to, co to, dlaczego akurat takie zdjęcie. No i była bardzo zaskoczona, że właśnie w ten sposób swojego fana wówczas tak na zdjęciu. Tak, tak. No i z tego też powodu córka odnalazła termin, gdzie można z panem się właśnie spotkać na koncercie. Na koncercie. I to dzięki córce. A ile córka? Córka jest już dorosła pewnie, tak? Tak, córka już jest dorosła, ma 27 lat. To proszę podejść po koncercie, bo my mamy zwyczaj rozdawania autografów po koncercie, także na pewno będę przy stoliku w Legionowie również. Można będzie zrobić kolejne zdjęcie, tym razem kolorowe. Albo nawet selfie. Za stołu, tak jest. Oczywiście, dziękuję bardzo za takie zaproszenie. Oczywiście z niego skorzystamy. Tym bardziej, że posiadam właśnie ostatnią również płytę pana. Miło. Także bardzo chętnie skorzystamy z tego zaproszenia, żeby podpisać tą płytę. Dobrze, widzimy się. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, dziękujemy za telefon. Dziękujemy. Wracam do tego dźwięku. Twój ulubiony dźwięk, taki kojarzący się pozytywnie z czymś, dający ci... Fortepian. W ogóle ale pierwszy... Dźwięki fortepianu, klawiszy, tak, fortepianu. Tak, koją mnie dźwięki fortepianu. A ty masz w domu? Nie mam. Mam ten swój domek, ale on jest za mały, żeby tam zmieścić fortepian. Michał, już mały ustaliliśmy 16 milionów dolarów. Michał, proszę cię. Ja tak myślę, kto, jakże mu się chce takie durnoty wypisywać. Dobrze, o ludziach ale ze świata. Wiesz, im bardziej będziesz zaprzeczał, tym ja nie suma będzie tak. Ja nie zaprzeczam, bo jestem tak roześmiany, że mi tak. Przekleństwo, którego nadużywasz. Jednak na K, jeżeli. Na K? No to takie najbardziej pospolite. I kończy się na A. Tak. I jest w środku U, E i W, tak? Tak. Mhm. No jeżeli tak się wkurzę, to. Mhm. A taki lęk, czego się boisz? Złych ludzi? Mhm. Złych ludzi. Co to znaczy złych ludzi? Ludzi, którzy... Tych, którzy cię nie lubią? Nie, bo to tego nie przeskoczę. Tych, którzy chcą zrobić coś złego komuś, może być, że mnie na przykład... I tam nie ma kompletnie pomyślunku, że robią źle. To ja się boję tego typu ludzi. Nie, duchów czy się boję? Może trochę też. Duchów? No. Skrzypiących schodów, tak? Tak. Cienia za firanką? Tak, od małego to mam. Naprawdę. A nawet jak pamiętam parę lat temu, byliśmy z muzykami gdzieś, to ja zasypiając usłyszałem nagle Michał. A zacząłem wtedy brać takie tabletki na serce. A, to może to. I ja im to powiedziałem, powiedzieli mi, od dzisiaj śpimy w pokojach daleko oddalonych od twojego. Natomiast coś takiego jest. Rzeczywiście miałem sny takie przeróżne, ale moja pani doktor powiedziała, że to może być związane z tabletką, którą sobie za często wezmę na przykład, jeśli chcę zasnąć lepiej. Artyści chyba też się boją zapomnienia, prawda? Zapomnienia to są sny najgorsze. Że zapomniałem. Ja wtedy mam sposób. Albo mam atak nerek, albo mam w śnie, albo mówię, że mnie boli ząb. Uciekam od kłopotów. Mhm. Boję się ludzi, którzy nie czują empatii też. Mhm. Żadnej empatii. Myślę, że ja mam sporo empatii. O, empatia to jest coś, co w sobie lubię. Czasami ona jest może zbyt nadwrażliwa, ale to z kolei mam po tacie, bo taki był tato. Mhm. Następny telefon. Dobry wieczór. Dzień dobry. Jestem Kacperek. Masz 6 lat i jestem z Małkini. Miło. Tak? Witamy, Kacprze. Za
zaśpiewam ci Noaja. Pod tym niebem staję niebym, patrzę w górę, pragnę wierzyć, pragnę tego, tego często jest mi brak. Oj, pięknie. To piosenka, którą śpiewam z Kają, tak? Ta ci się podoba najbardziej. Tak. No to gratuluję, bardzo ładnie zaśpiewałeś ten kawałek. Iż słowa takie trudne, że zapamiętałeś. I mama z tobą tam jest? Tak, tak, witamy serdecznie, Wiola z tej strony. Bardzo mi. No ale to pani zaczyna już od 6 roku życia taki tekst, no. Fajnie. Słucham, była do rodzenia. Ojejku, jejku. No to bardzo, także bardzo. Także pozdrawiam cię serdecznie, Michale. Dziękuję, pozdrawiam też. I do następnego. I Kacpra. I Kacpra, i wykonawcę. I Kacpra, no tak, i wykonawcę. No, naprawdę, słuchaj, świetnie. Świetnie. Kacper był na pierwszym recitalu, gdy miał niecałe 4 latka i podśpiewywał. Quando, quando. Ale że go wpuścili, bo na ogół nie wpuszczają dzieci poniżej szkolnego wieku. No to tak, dobrze. Oczywiście, ale on jest taki dystyngowany i był na Wilanowie. No to gratulujemy. Gratuluję. Syna i talentu. Gratuluję. I pamięci. Dziękujemy wszystkiego. Się. Pozdrawiam. I miłego wieczoru. Bo to jest taka sytuacja. Dziękujemy, pozdrawiam. My zawsze prosimy, żeby raczej dzieci nieszkolne nie przychodziły, bo dzieci nieszkolne jeszcze nie umieją mieć tej, właśnie co pani mówiła. Pierwszy raz słyszę takie określenie, dzieci nieszkolne. Znaczy dzieci, wieku, tak? Jak to powiedzieć, poniżej szkolnego wieku. Dobrze, zwróciłaś uwagę. Dlatego, że te dzieci nie umieją się skupić jeszcze. A tu proszę o kreślenie. A jak to jest pierwsza zwrotka? To są pierwsze? To była pierwsza zwrotka. To znaczy jakie? Patrzę w górę, pragnę wierzyć. Nie, to już w trakcie piosenki zaśpiewał Kacper. Konkurencja. W górę, pragnę, no oczywiście, konkurencja. Ale bezwzględnie. No to masz ten rozrzut, rzeczywiście. Jest rozrzut. Nawet jeśli mama tutaj dziecko przymusiła o tej porze. Słuchaj, a taka sytuacja też w tym kwestionariuszu. Coś, co jest zatrzymane w kadrze. Masz taką sytuację, taki obrazek, taki krajobraz, który był dla ciebie bardzo istotny i sobie przypominasz, kiedy nie wiem co. Że emocjonalnie? Mhm. Chyba nie. Chyba nie mam takiego. Bardzo wiele obrazów kojarzy mi się z emocjami, które przeżyłem w życiu. Myślę, że to tak jak z tą piosenką, co ktoś zapytał, jedyna piosenka. Nie, to bym nie umiał odpowiedzieć. Nie, takiego jednego obrazu nie mam. Nie, to jest ich wiele. A kiedy się wzruszasz? Często. Często, ale to nie, że proszę nie myśleć, że od razu łzy lecą i kusteczki, ale to jest takie wzruszenie w środku, takie uderza mi gorąco do głowy, że mnie to, że ja się tym przejąłem. I to może być na tak i na nie. To może być z powodu czegoś bardzo dobrego i czegoś, co mi się akurat wydaje, że nigdy nie chciałbym, żeby mnie to spotkało. Na pewno się przejmuję przez to, że oglądam tyle telewizji i programów i tego, co się dzieje na świecie. Na pewno przejmuję się wszystkim, co się dzieje wokoło, co jest niestety ode mnie niezależne. Chciałbym za jednym zamachem różdżki to zmienić. To bym chciał umieć. A cieszysz się, że mamy kolejny telefon? Chyba idziesz na rekord. Naprawdę. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwoni Karol z Rybnika. Ja chciałem powiedzieć, że ja jestem fanem tych piosenek pana Michała, które mają bardziej jakby taki wymiar aktorski, czyli Hiszpańczyk, Dwie Akacje, Mandalay. Oto tutaj jakby się w tych piosenkach pokazuje przede wszystkim ta euforia, te umiejętności aktorskie. I to jest wspaniałe. Natomiast moje pytanie jest następujące. Wielu wokalistów no, musi dbać, żeby zachować formę sceniczną, na przykład Madonna czy Mick Jagger. I moje pytanie dotyczy tego, jaki jest pański sposób na zachowanie tej sprawności, żeby podołać tylu koncertom przez cały rok równocześnie. Bardzo dziękuję, zwalniam linię i życzę miłego wieczoru. Dziękuję panu, pozdrawiamy. Odpowiadając najkrócej, nie wiem. To jest nieprawdopodobne, ale ja nie mam sposobu na nabieranie specjalnej siły przed kolejnym cyklem koncertów. Na pewno muszę być wyspany, na pewno muszę być wyspany, na pewno muszę nie mieć kłopotów. Na pewno w trakcie, kiedy mam kłopoty, śpiewa mi się gorzej, ale co jest ciekawe i nie jestem jedynym artystą, lubię się wkurzyć czasami przed wyjściem na scenę, żeby nie być
jak to się mówi, jak nie jest gorąco albo nie ciepło. Letnim. Żeby nie być letnim, dokładnie tak jak mówisz. Nie lubię być letnim, bo wtedy muszę jeszcze dłużej czasu, odpowiadam panu, więcej czasu poświęcić na skupienie się. Natomiast ja nie wiem, czy Madonna, może ona się ćwiczy specjalnie, bardzo możliwe. Widać, że ona ma bardzo te wygibki. No wiesz, wystarczy, ile ona tańczy też. Nie, ona tańczy, dokładnie. Jakby... dokładnie. Mhm. Natomiast jeszcze na razie, mimo że nie jestem tak aż sportowcem, jakbym chciał, chciałbym być czasami bardziej wysportowany, to mimo wszystko jeszcze na tyle znajduję siły fizycznej, że nie mam problemów. Trochę z kolanami, bo tam miałem wypadek jakiś, tam spadłem ze sceny, ale dbam o to, żeby to rehabilitować. Myślę, że jeśli chodzi o gardło, nie mogę wypić w dniu koncertu alkoholu. Mogę wypić po. Nie mogę wypić w dniu nawet lampki wina do obiadu, bo wtedy dostaję tak zwanej chrypki zacisku, jakiegoś psychologicznego jest to zacisk i dobrze. Nie palę papierosów, nie jem słonecznika przed dniu koncertu, miodu, cytryny, ale to wielu wokalistów. Ale słonecznika, bo? Dlatego, że on drapie, tak jak orzechy. Mm-hmm. Pozostawia takie wiórki swoje na gardle. Ogólnie rzecz biorąc, jeszcze na razie jestem w takim momencie, że... Rozdajesz karty. Że rozdaję karty. Mm-hmm. A powiedz, a kogo z żyjących osób, którą z żyjących osób prawdziwie podziwiasz? A jak to podziwiać? Mówisz o naszym kraju, czy o Polsce, czy o świecie? Widzisz, że zamknęłam oczy. Mówię generalnie z artystów, kogoś, nie wiem, może polityków, może też w naszym kraju. No i jakie to jest trudne, jest tak 7 miliardów ludzi, czy 8, nie 7, tak? 7 miliardów ludzi i wśród nich tyle wybitnych jednostek. I ciągle... Ale musisz odpowiedzieć. Muszę, tak? Tak, ciągle... musisz, Michał. I musi żyć ta osoba? No żyjących, tak. No żyjących. Matka, jakie to ci trudne, Boże. Co tu powiedzieć? Co tu powiedzieć, jakich jest tylu? No, Michał. No naprawdę, no przecież to są setki ludzi, których podziwiamy na co dzień. Jako osoby będące. Setki ludzi. Dobrze, nie mogę teraz powiedzieć nagle Barbara Streisand. No ja na przykład mogę powiedzieć Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, jako jak tak z twojej bardziej działki. Bo wszystko jest przeciwko niej. I kolor skóry, i wiek, tak. I tak. To, co skąd, odwaga, tak, skąd przyszła, jak ciężkie miała życie i przekuła to w taki nieprawdopodobny sukces. Nie tylko finansowy, ale też no, taki intelektualno-obyczajowo-społeczny, tak bym powiedziała. A z artystów? Setki. Powiedz Elton John na przykład. Nie, bo już go prawie nie ma. No to kto? No to z nieżyjących, dobrze, to z nieżyjących, bo mamy telefon. Whitney Houston. Tak, a wiesz, że dzisiaj jest data jej urodzin, miałaby 60 lat. Dla mnie największa wokalistka świata. I piękna. Dostała wszystko. Tak zresztą jak Maria Callas i obie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Michale, dobry wieczór, pani Małgorzato. Ja chciałem się zapytać a propos wcześniejszego pytania, jak pan powiedział o tym, że spadł pan ze sceny i przez to ma pan problemy z kolanami. Ja się chciałem zapytać, czy mógł pan powiedzieć, jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Do tego doszło w krótkim czasie, dwukrotnie, dlatego że raz spadłem ze sceny, kiedy przed spektaklem powiedział mi pan oświetleniowiec, że on mi tam światełko zapali, a ja miałem piosenkę, gdzie wychodziłem po schodkach na dół, a muzycy grali, ja znów wracałem. A ja powiedziałem, co pan mi tu chce dać światełko, że pan myśli, że mam tyle lat, że sobie nie zejdę po ciemku z czterech schodków? No i w związku z tym oczywiście się wywaliłem kompletnie, spadłem na głowę, dobrze, że sobie nic nie zrobiłem, a tam i gwoździe, i deski różne tego. Wróciłem cały zakurzony, miałem pół garnituru szarego, pół czarnego, ludzie się śmiali, a ja potem w miesiąc później dostałem kłopotów ogromnych z kolanem, z barkiem, a drugie to było upadnięcie na bark z samochodu, jak wyszedłem, był lód, nie wiedziałem, że jest lód i on mnie pociągnął na środek autostrady, tiry jechały, mogłem zginąć i też wywaliłem się tak mocno na rękę, że ten bark z kolei mi wyrwało. Ja miałem kilka takich swoich wpadek. Ale rozumiem, że nie był to żaden podtekst alkoholowy. Nie, akurat wtedy wiozłem rodziców, a tam to była scena. Także miewałem też różne takie swoje przypadki. Halo, halo?
no tak. Tak. No to tak. To chciałem jeszcze tylko powiedzieć pani Michale, że wraz ze swoją narzeczoną puszczamy naszej półrocznej córeczce pana piosenki przed snem i zawsze przenik sobie słodko zasypia. Także nie blokuję już linii. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. To ja się cieszę, bo to gorzej, jak pan powiedział, że zawsze zaczyna płakać. Nie. Jest moja piosenka. No to miło, pozdrawiam pana dziewczynę i pozdrawiam maleństwo. Maleństwo. Dokładnie. Dobrego wieczoru. No i słuchaj, takie dwa jakby ostatnie w tym kwestionariuszu, takie wyobrażenie szczęścia. Szczęście dla ciebie to, znaczy, że tak... Będzie wtedy... straszny banał. Zdrowie. Ale życie. Zdrowie. Zdrowie. A jakbyś miał powrócić na ziemię, wierząc w reinkarnację, to jako kto? Tak bawiono się w XIX-wiecznych salonach tymi pytaniami. Jako światowy artysta. Mimo że wiem, jakie to niesie za sobą, bo obserwuję. Teraz sobie zaprzeczyłem, bo chyba w paru wywiadach powiedziałem, że nigdy nie chciałbym być w takiej złotej klatce, jak oni są. Tak, chciałbym przeżyć coś takiego, że cały świat mnie zna. Ale pewnie się wycofam w kolejnym wywiadzie z tego, co powiedziałem. A nie wycofuj się, bo to jest chyba też taki dowód na twoją dorosłość, wiesz? Może. Albo na zachłanność. I na odwagę, nie, na odwagę powiedzenia. Już tu parę rzeczy takich powiedziałeś. Mamy sprawy majątkowe, sprawy... Błagam cię. Czy jest coś, co właśnie majątkowe? Czy te brawa byś oddał za tak zwaną, mówiąc popularnie, kasę? Nie, i nie powiem ze szczegółami, ale nie tak dawno miałem bardzo intratną propozycję. Czekałem długo na nią całe życie, bo ja nigdy nie brałem udziału w reklamach. No. No i okazało się, że niestety, ale mimo ogromnej kasy, ogromnej kasy, nie będę mógł w tym wziąć udziału, bo to było związane z alkoholem. A czekałem cały czas na to. Dlatego też teraz... Na taką reklamę. Na reklamę taką, która będzie mnie satysfakcjonowała, bo wiem, że jestem, jeśli chodzi o reklamodawców, na pozycji zero. Ludzie sobie nie kojarzą mnie, którzy rozdają reklamy, że Bajor by chciał coś zareklamować. Chętnie. To teraz już wiem, tak, chciałby zagrać, chciałby być artystą światowym i chciałby zagrać, wystąpić w reklamie. Być może, ale to musi być reklama, która będzie satysfakcjonowała nie tylko moją kieszeń, wcale nie aż taką, jak sobie myślimy, jak w tym periodzie, tym czymś z Ameryki, tylko to będzie satysfakcjonowała moją kieszeń, ale również mnie psychicznie i moją publiczność. Czyli to może być kawa, to może być perfuma, to może być samochód, to może być coś jeszcze innego, w piękne okulary, ale to na pewno nie może być alkohol. Wiesz, z tymi perfumami to tutaj jeszcze na pewno uważam, imponująca jest firma Dior, która mimo takiej nagonki na Johnny Deppa, zanim się wszystko wyjaśniło... Uwielbiam te perfumy. Zostali przy nim, a w tej chwili on im zrobił największy obrót na świecie. Ten zapach, który on reklamuje. Sauvage. Tak, Sauvage sprzedaje się co 30... Tak? No to, wiesz, jest jakiś kierunek. Słuchaj, twoja idolka Aretha Franklin miała takie powiedzenie: żyj i pozwól żyć innym. To troszkę się wpisuje. A twoje motto gdzieś jest bardzo tutaj blisko? Bardzo blisko. Bardzo blisko. Czasami szczypie się, że pamiętaj, że to motto jest twoje, a coś tutaj kombinujesz w inną stronę. Jak jestem zbyt mało wyrozumiały czy tolerancyjny wobec jakiegoś aspektu, ale to udaje mi się wtedy bardzo się mocno uszczypnąć. A ponieważ ty jesteś taki analityczny w stosunku do samego siebie i to jest rzeczywiście, wiesz, imponujące, bo to się rzadko zdarza. Zakładam, że to jest zero-jedynkowe. To co ty byś dzisiaj, Michale, 60-paroletni, powiedział Michałowi 20-letniemu, że Michał, słuchaj, ja ci to mówię z perspektywy czasu, że nie ma sensu to i to, skupiaj się tylko na jednym. No, powiedziałbym dwie rzeczy. Pierwszą, załóż rodzinę. Drugą, naucz się języków dobrze, obcych. I tyle. Mhm. Dziękuję ci za tę naszą rozmowę, za to nasze dzisiejsze gadanie. Chciałabym tak trochę wyjść jednak naprzeciw tej pani, która zapytała o ten jeden utwór, tak, twój ulubiony, ponieważ tutaj to trzeba z wielką mocą podkreślić, że te słowa, twoja dykcja, te teksty, które ty śpiewając
kreujesz, są wielkiej wartości, wielkiego piękna. Chciałabym, żebyś powiedział mnie, nam, jakąś jedną zwrotkę, jakiś jeden fragment takiego mądrego tekstu. Nie zaśpiewał, tylko... I żebyś wybrał, co to ma być. Może to być na pewno Młynarski, który za chwilę wybrzmi po 50 latach. Nie, no bo... A bo ty jeszcze będziesz w Sopocie, prawda? Na koncercie. Do tego właśnie chciałem nawiązać, że z Alą Majewską i z Włodzimierzem Korczem, moimi gośćmi, będę w TVN-owskim Sopocie, Sopot Top of the Top. Będę śpiewał swoje dwie piosenki, obie z muzyką Włodka i trzecią jego też, którą zaśpiewam w duecie z Alą. Ona kiedyś tę piosenkę dostała od Włodka i Młynarskiego i powiedziała, to jest dla mnie, że to jest dla mnie. I myślę, że to jest przepiękny tekst. On wybrzmi 24 w naszym duecie w Sopocie sierpnia. W białych zim, białych wierszach, w złotych sierpnia pokojach, moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość największą, moją miłość jedyną, moją miłość największą. Michał, dzięki. Chce się żyć. Dziękuję. Chce się żyć. Dzięki. Dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia niedługo. A i to tyle. Dziękuję. Ja również pozdrawiam Państwa i Ciebie. Małgosiu.